Startujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam na krótki, mam nadzieję, że dziś krótki live z gry Infection Free Zone, a jak wyjdzie to zobaczymy, bo to różnie bywa przy tej grze. Siema, siema, dzień dobry, witam i po stronie czerwonej YouTube'owej i fioletowej Twitch'owej, chyba że to jest inny kolor, bo ja się nie znam na kolorach. Znam się za to w miarę na przetrwaniu, przynajmniej 30 dni w grze. Bo chyba tyle mamy. Plan na dziś jest bardzo ambitny, żeby dobudować w końcu ten mur, zamknąć się, odgrodzić na stałe, tak że nawet jakby nam wraz z weekendem skoczyła mała przerwa w live'ach, no to po powrocie, żeby się odnaleźć i bezpiecznie czuć. A teraz nie możemy czuć za bezpiecznie, bo z tego co pamiętam, to Ania przypomniała, że zbliża się do nas horda wraz z wczytaniem tego save'a, więc save wczytuj się, gorzej jak nie działa. Ja już tutaj nastawione, będzie grane, a to nagle save nie działa, bo widziałem, że aktualizacja kolejna gry była. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobry wieczór. No, z ogłoszeń familijnych, Wiedźmin jutro, ale to już dałem w opis. I chyba wszystko wiemy, co jak działa. Nie wiadomo jeszcze, co z Greenhellem jutro będzie, no bo Staszek zgłasza mi takie lekkie nieprzygotowanie, lekką niedyspozycyjność, więc też nie wiem, jak to wyjdzie. Zjadły są. A to pieski potrafią zjeść samochód? Kurczę, jak tu trzeba uważać na wszystko. No w sumie nam chyba mur ostatnio obgryzły. Zamiast zostawić sobie sikalnie, nie? Na przyszłość, to nam obżarły to. Zapraszam do Częstochowy na Jasną Górę. Kurczę, Jasna Góra by mogła być całkiem niezła do obrony. Jak tutaj nasza przygoda się kiedyś skończy, dzień dobry. Jak nasza przygoda kiedyś się skończy, to przetestujemy, czy zrobimy sobie takie posiedzenie w poszukiwaniu najlepszego miejsca na bazę do pełnej wersji, na przyszłość, albo na drugie podejście. Bo, no, może Jasna Góra nie byłaby zła. Nie byłaby zła, jak tak sobie myślę, na tyle co kojarzę, jak tam miałem okazję kiedyś być. Dobra, najgorsze jest to, że... gdzieś nadchodzi horda i nie mam pojęcia, z której strony mają nadejść. Czy oni szli tutaj od miasta, czy od południa? Jak od południa, to możemy nie zdążyć przejść. Wszyscy mają amunicję? Ci mają amunicję, mają pełne gary. Rudzia, dzień dobry, witam również rajdujących. Kurczę, tak idealnie wbiłem na końcówkę live'a. Jak tam Frostpunk, bo widziałem, że też wczoraj był grany. O, ważna transmisja do nas idzie. Powodzenia, bez odbioru nie, no powodzenia. Moment, jakie powodzenia? Halo, przecież... A, dobra, działa. Jesteśmy wdzięczni, opuszczam okolice, ale wezwijcie nas, dobra, bo siedzieliśmy ostatnio na live, tak live po live, no to domykałem sprawę na Twitchu, no i pamiętałem, że on coś wspominał, że możemy go wezwać i powiedział raz jeszcze, ale myślę, że trzeba mu jeszcze za to podziękować. Uch, poszło. Skończyłam BT w 119 minut, rozważam szczerze zwrot na Steamie jeszcze. A, mowa o Frostpunku. No tak też zakładałem, że to jest taka beta na 2 godziny. I widać faktycznie, wyczułem idealnie minutę przed, nie? Dobra, i gdzie ta horda idzie? Stąd jednak nadchodzą. Mogli zrobić betę na 3 godziny gry, no to by było coś. Dobra, czyli tu będziemy mieli te problemy. Szkoda, że tu... A wiecie co? Nie róbcie tu schronienia. Zostawcie Titanika, bo może lepiej to by było magazyn sobie postawić, żeby, chociaż to w sumie jak tu postawić, ale tu będzie nam łatwiej kliknąć w taki magazyn, zostawić to. I 11 sztuk drewna tu leży, ale bo tak mnie teraz naszło, że jakby tam był magazyn, dawać wszystkich tutaj, to oni byliby w stanie w przyszłości sobie zbierać amunicję i bronić murów, a koło tej okolicy byśmy po prostu trzymali sobie. W tej okolicy po prostu byśmy sobie trzymali ludzi w magazynie, żeby przeładowali broń, jak się amunicja skończy. A przy okazji widziałem bardzo miły komentarz, za który bardzo dziękuję, Maxero. Teraz tylko, żeby na dobre gry trafiać. Mam nadzieję, że tylko takie gdzieś tam wpadną w oko.
Dali minivany? O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No właśnie widziałem, że jakaś aktualizacja doszła w międzyczasie, więc jestem ciekaw, co się pozmieniało, jak to teraz wygląda. Kurczę. Chodźcie do nas, zainfekowani. Po co się tam interesować budynkami? A, wyjdziecie tędy? No może wejdźcie do tego. O kurczę, czemu oni się tak rozdzielili? Tu łobuz idzie. Już myślałem, że zrobi nam krzywdę, tylko szkoda, że... No nie, ale jak się oni... Ej. No czemu? Kurczę, ludzie na zewnątrz sobie biegają jakby nigdy nic. Gorzej, że za dużo osób wysłałem na południe, a tutaj widzę, że dzieje się coś niedobrego. Nie chciałbym dopuścić tych łobuzów do nas. No trochę szkoda tej jednej osoby. Ale no to są straty, na które jesteśmy gdzieś tam w jakimś stopniu gotowi. No, zawsze. Zamek w Malborku, to by była OP opcja. Kurczę, ale ja nie wiem jak tam... Bo próbuję skojarzyć ten zamek, jak on wyglądał. Nie wiem jak tam... To jest problem, że nie ma przejścia między tymi domami. Jeden bym chyba wyburzył dla lepszego przechodzenia. Problem polega na tym, że nie wiem jak w kwestii, czy w przypadku tego zamku, tam jest możliwość zdobywania surowców z tych wypraw na zewnątrz, nie? Bo pierwsze, no to istotne to jest, żeby mieć te mury obronne na start. To jest fajne. Znaczy może nie tyle istotne, co jest dużym ułatwieniem. Ale druga sprawa, no to jednak też dostęp do surowców. Jak widać, jest tu bardzo ważne. A Planet Crafter musiałbym zobaczyć. Wiem, że Staszek zachwalał tę grę, ale sam niestety nie widziałem, nie grałem. Kurczę, to już mamy połowę amunicji. Szybko ta horda nam wbiła. Znaczy, mamy świetną strzelnicę tu wzdłuż. Nie podoba mi się to, że... A, tu już też do nich strzelają? Też już do nich strzelają. No szkoda, że tego nie zdążyli ukończyć. Tak amunicji? No nie stresuj. No jak? Jak wam mogła się amunicja skończyć? Ludzie złoci, co wy z nią robicie? I czemu od przodu idziecie tam? Jak was dopadną zombiaki? A bo ten dom z innej strony jakby wchodzi. Dobra. Najgorzej, bo zaraz tam się faktycznie skończy amunicja, żeby walczyć. Tu jeszcze są jakieś karabiny. No szkoda by było stracić tych ludzi, co potrafią walczyć w taki głupi sposób, po prostu przerzucając ich z budynku do budynku. Muszę zobaczyć, które gdzie mają wejścia, chociaż to chyba nie ma większego znaczenia. Już co, kolejni bez amunicji? Ale przeżyliśmy chyba. No prawie przeżyliśmy nadejście hordy, bo jeszcze ci tutaj coś... Nie w tym momencie, ale fuks! Wokół zamku jest dużo sklepów, komisariat, a no to... O, a bo oni się musieli... A czemu oni wbili do domu? Są z nami na imprezie? O! To szybko... A dobra. Ej, tu jeszcze ktoś jest. Zona jest atakowana. Przeżyliśmy to. Na spokojnie. Mogę wbijać do komentarzy. No. I co to... Wyszło przeciętne demko, a nie beta. Znaczy, no zapowiadali jakby we Frostpunku, że to będzie ten tryb sandboxowy, więc w sumie dostaliśmy to, co zapowiadali. Natomiast... Jeżeli chodzi o samo podejście do gry, no właśnie jestem trochę rozdarty, bo no trzeba mieć to na uwadze, że nie jest to jedynka. Jeżeli komuś się podobała bardzo jedynka, no to dostaje zupełnie inny tytuł niż jedynka. I boję się, że to będzie miało przynajmniej u mnie wpływ na decyzje moralne, bo jednak jak ktoś się odzywa z imienia i nazwiska i mówi, że jego dziecko głoduje, no to jakoś bardziej to do mnie trafia niż jak tam, nie wiem... Grono oburzonych tysiąca matek się odzywa i mówi, że nasze dzieci chcą jeść, nie? Ja wiem, że to nie powinno tak w życiu wyglądać, no ale jakby zarządzanie kilkudziesięcioma osobami to trafia do mnie bardziej, jeżeli chodzi o jakieś kwestie moralne, niż branie pod uwagę potrzeb tysiąca osób, bo wtedy jakoś będzie, ustawcie się w kolejce za kolejnym tysiącem. Nie? Więc zastanawia mnie, jak to wyjdzie. A, to możemy naprawić. Nawet wręcz musimy chyba. Jak ta kwestia wypali. Ale po dłuższej chwili doszedłem do wniosku, że fajnie, że tak zaryzykowali, bo dostajemy coś innego niż Frostpunk 1. A tak, jakby nie to, no to ludzie by mówili, że kurczę, to jest DLC do Frostpunka. No. Paraworld? Nie. Ani Palworlda, ani Paraworlda. We Wrocławiu 28 będzie koncert muzyki z The Last of Us. Kurczę, wybrałbym się. Jakbym nie jechał na kawalerski, autentycznie brałbym bilet, jechał i nawet fajną wycieczkę do Wrocławia sobie zaliczył. Ale niestety kawalerski i no...
Odpada taka opcja. Są sprawy ważne i ważniejsze w życiu, no. Pomyśl sobie, że każda z tych tysięcy osób ma imię i nazwisko. No ale to nie zmienia, nie? To właśnie to jest ten problem. To jest ten problem, że tak personalnie to jakoś inaczej się patrzy na to. Szczególnie jak śmierć jednej osoby w Frostpunku bolała, nie? Bo to się przekładało od razu na produkcję, tam pojedynczo można było tych ludzi przypisywać do domu i tak dalej. A tutaj śmierć setki, no to dobra, jest jeszcze 4,5 tysiąca innych, a przypuszczam, że w przyszłości jeszcze więcej, nie? To jakoś to rozwiążemy, nie? Mimo, że jakby poucinać te zera pewnie, dwa zera pozabierać, no to wyjdzie podobny system jak w jedynce, ale jakoś ciężko mi przestawić, dlatego też mnie to trochę kusi. Przez to, że ciężko się przestawić, żeby zobaczyć właśnie, jaki będzie ostatecznie faktycznie odbiór tej gry. Bo może jednak, i mam nadzieję, że się mylę, nie? Śmierć jednej osoby to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka. Coś w tym jest właśnie, no, w tym kierunku bym szedł. I najlepsze jest to, że ta gra tak to trochę to pokazuje. I może o to też w niej chodzi, nie? Horda zauważona, gdzie jest horda? No kurczę, znaleźli miejscóweczkę. Rayman powraca? Jako planszówka. A! I tak myślę, że znowu jako kolejny ten. Jak to teraz w Ubisoftie lubią, że kolejna platformówka, no tak. Ktoś im ostatnio się spodobał ten widok od boku. Dobra, podjedźmy samochodami tam i zobaczymy. Jak na Syperskiej? Szyperska to chyba była? Szyperska, dobrze kojarzę, Szyperska, no. Jak to się wszystko tu prezentuje. Dobra gra dla taksówkarzy, chociaż teraz już chyba taksówkarze nie muszą jak kiedyś uczyć się nazw ulic i tak dalej, ale tak. A, idziecie do pracy, bardzo dobrze. Róbcie, co do was należy. A kiedyś pamiętam, że taksówkarze to chyba mieli jakieś egzaminy do zaliczenia, nie? Ze znajomości miasta i tak dalej, żeby nie było, że wożą ludzi po kątach, albo właśnie, żeby wiedzieli, gdzie wozić ludzi po kątach, żeby taki człowiek się nie zorientował. No to nie wiem, w którą stronę to szło, ale w każdym razie musieli bardzo dobrze znać miasto. Teraz chyba na Uberze już takiej potrzeby nie ma, no bo mamy Google Mapsy, nie? Po co to komu? Tymczasem ja wybierając w Cyberpunku czy innej grze miłe teksty dialogowe, żeby nie zranić uczuć NPC. No ale właśnie to jest to, że to do jednej osoby się zwraca, a jakby tam trzeba było do tłumu, nie? To już inaczej. O, Elon Musk, znany z niekonwencjonalnych rozwiązań, zapowiedział wprowadzenie opłat za podstawowe działanie na platformie X, tak jak polubienie zakładki, ale no, mnie zastanawia, nie, przeraża mnie to, co się aktualnie dzieje, to tak samo widziałem, że kto to tam, każdy kurczę teraz wyskakuje, ja mam wrażenie, że nie ma tygodnia, żeby jakiś, czy to wydawca, czy właśnie w innych branżach też, żeby ktoś się nie odpalił z czymś takim. Wydawałoby się, no przynajmniej z naszej tu perspektywy szarego człowieka odbiorcy z jakąś odklejoną rzeczą, a później się okazuje, że to wprowadzają, ludzie akceptują i to wcale nie jest odklejone. Albo to, co no, nie wiem, może błędnie człowiek zakładał, że nie, to na bank nie przejdzie, a to nagle, o, przeszło. Jak to możliwe? No, znaczy dla mnie Twitter, no ale to już nieraz to obgadałem. Wciąż cegieł brakuje, ściągacie cegły stąd? Kurczę, najgorzej, że oni tak niechętnie te cegły stąd biorą, a my nie mamy żadnego chyba takiego miejsca, gdzie moglibyśmy wskazać, no tu jest jeszcze szansa, że typowo bierzcie tylko cegły. Resztę zostawcie, reszta się nie liczy. Reszty nie trzeba. Dobra, dajcie tu póki co na zero tych ludzi. Jak nie ma cegieł, to też nie ma sensu chyba się tam jakoś specjalnie spinać. Rzućmy tu, o i niech lecą ludzie do cegieł. Kawał drogi będą mieli, taka niebezpieczna okolica, nie? Ale no tak, no tu stoją i się nudzą. Mogliby iść po te cegły wtedy już, no. A już nie mówiąc o tym, że jak tutaj stoją, no. Jeden pracownik niepotrzebnie, 0-0. No i zapraszamy. Po cegiełki. Dobra, niech oni sobie to robią, a my zaraz pogadamy dalej. South Park kiedyś, a South Park teraz. To gra dla dzieci, a kiedyś nie bali się kontrowersji i tabu. Trochę tak, właśnie, ale to są decyzje, których nie rozumiem. Nie? To South Park jest idealnym przykładem, bo mają te dwie poprzednie odsłony South Parka.
Mają idealny silnik do takiej fajnej rysunkowej 2D gry od boku. Mają wszystko gotowe, żeby się tam bawić. Dopieścić trochę tam jakieś nowe elementy walki, dorzucić. Napisać nową historię. Myślę, że akurat tam ludzi, którzy potrafią tworzyć historię, to w tej ekipie nie brakuje. Więc gotowa rzecz na wyciągnięcie ręki. No i nie powstaje to, no. Robią jakieś 3D, które nie wiadomo w sumie do kogo jest skierowane. No tak nie mogę zrozumieć tego nowego South Parku, że mogli spokojnie wyczarować coś dużo, dużo lepszego, a poszli w takim kierunku. No i czemu? Nie wiem. Ktoś inny tam podejmuje decyzję. Jak ja bym podejmował decyzję, to mówię, ja bym zrobił taki South Park w tym takim starym wydaniu. To jedno z tych dwóch odsłon. No wyszedł niedawno, nowy. Wyszedł niedawno, nowy. Dobra, i gdzie ten magazyn? Tutaj? A, bo my chcieliśmy tu... A, tego nie mogę na magazyn. No to będzie i tutaj. Po przeciwnych stronach nie jest jakoś wyjątkowo drogi, a pozwoli nam biegać po amunicji, jakby się znów skończyła. Chociaż nie wiem, czy gdzieś po drodze coś się nie przyda. Po jednym budynku trochę boli mnie to, żeby usuwać. A może to by nie było głupio. A znów jak dobuduję mur na maksa, to może nie będzie trzeba nic usuwać. A wam jak to zbieractwo idzie? O, ci mają narzędzia. Ale ogólnie to bieda w tych samochodach, jak zaglądam. O, ten się trafił, ładny. A wy tu zbieracie, nie zbieracie? Jeszcze przeszukują dalej. Zobaczymy, co nam fabularnie wyskoczy. Zaproś ludzi. I czekamy na kolejne informacje. Rozczarowanie i szok po tym South Parku. Twórcy Wiedźmina podzielili się właśnie świetną informacją. Gracze będą mogli tworzyć własne zadanie, postacie i terytorie do trzeciej części przygód Geralta. No właśnie oni coś zapowiadali, że mają być mody i tak dalej, chociaż... Nie wiem, czy to trochę nie późno, no, jak na takie bajera. Z drugiej strony, no to cały czas przywracałem do życia, jak gdyby, na nowo ten tytuł. Co może wcale nie jest za późno. Fabryka narzędzi, albo ciebie trzeba naprawić, czy tak niedobudowana to jest taka uszkodzona? Napraw. Nie, chyba musi być naprawiona. Kurczę, wymagania. No bez cegieł ani róż, ale widzę, że już zaczynają znosić pierwsze cegiełki, więc jakoś to może będzie wyglądało. Chodzi o modę na sukces. Cyperianie, halo, znalazło się miejsce dla ciebie w Nowym Tomyślu i co? Jeszcze nie widziałem żadnego tutaj przelewu, nie? Za nowy dom. I to z przydziału. Dobra, możemy trochę chyba przyspieszyć czas. Widać, coś pozostało w Korle po Tropico. Józef Stalin mawiał, że śmierć jednostki to tragedia śmierci się... No właśnie, może za dużo Tropico było w życiu, nie? Co, znaleźli kogoś? O! Użyteczne. Zabijcie ich, zostawcie ich. A w jakim celu mamy... Zabij? Ale no bo się zastanawiam, bo próbuję to jakoś rozszyfrować, w jaką stronę może to pójść, nie? Że zabij szybko. Nie, no czas jest wstrzymany, bo próbuję dojść do tego, czy właśnie... Znaczy, w jaki sposób to jest użyteczne, no? Bo gorzej jak oni zmutują i będą jeszcze gorszymi, albo będą tymi dobrymi i to będzie taki pomarańczowy zombie, które dołączy do nas i za straż sąsiedzką będzie robiło, no? Zostaw, nie zabijaj. O kurcze, ja teraz... No... Właśnie tego się boję, że może dojść do jakiejś mega, mega później mutacji tego. Dwie platformy, dwa OBS-y. Jeden zwykły, drugi w trybie portable. Mam 3000 dni i bez żadnych mutacji do tej pory. Da się drugą kwaterę gówno postawić i mieć więcej zespołów, ale nie wiem, czy nam więcej zespołów jest na ten moment potrzebne. Właśnie, może bez spoilerów, tak, no, że zasugerować. Dobra, zabijcie ich, tylko żeby oni nas nie zabili. Nie, no to tak sugerowało, no, że raczej trzeba zabić, że to nie będzie użyteczne. No, nie liczyłem na to, że się z nami zaprzyjaźnią, no, więc chcąc, nie chcąc i tak by poszli do piachu, do piwnicy. No, nie byłoby ich z nami, o. A na jednego hit... Kurczę, ale przyznam, że zrobić błąd w angielskim słowie to też jest wyzwanie, no.
Też jest trochę wyzwanie. O, kolejna horda. Dobra, ile wy już załadowaliście do tej ciężarówki? No tak w miarę wygląda. Strzelaj do... O, oni jakby do... Nie, nie idą jeszcze do nas. To siedźcie w domu. Dobuduj, tak, tak, tak. Tylko... Znaczy, chyba, że trzymać więcej ekip po to, żeby ktoś pilnował w bazie, nie? Tylko znowu, jakbyśmy chcieli zakładać drugą bazę główną, no to cały czas się zastanawiam, czy tego nie robić już tutaj. Bo mielibyśmy fajną opcję do jakichś takich wypadów i tak dalej. A teraz... Aż tak miło to to nie jest. Kurczę, ci zainfekowani na grochowych łąkach średnio mi się podobają. A tu mamy tylko pistolet. Oj, zbliżają się do nas. Ale może pójdą zaraz w drugą stronę. No zawsze jest taki stresik, jak oni się tu kręcą. Wsiadamy do wozu. Ej, ekipo. Idziemy gdzieś tutaj, nie będziemy im tam pod nosem zbierać tych rzeczy. Wiedźcie sobie, tutaj obserwujemy. Na prawo od bazy jest polibuda, ale to zaraz pokażę. Kurczę, tu nie uzupełniłem tych ludzi. Mogą jechać do bazy. Serio? Znowu ktoś do nas bił? No ile razy jeszcze tę bramę będą niszczyć? No kurczę, zero poszanowania dla naszych tu działań. No to chyba tu musimy wbić, to oni ruszą na nas. Kurczę, by postawili tę bramę, to już byłby spokój dawno z głowy, a tu brakuje 10 cegieł, żeby dokończyć robotę, no. Albo brakuje ludzi, bo cegły już mamy, deszkę. No to bardzo dobrze, przypiszemy na jutro do pracy. Idziecie do nas? No. No, to jest póki co miło. Jakoś to wygląda. Myślę, że na piechotę lecą. Czemu nie strzelacie? Zmiana mieszkania. Dobra, powrót. Super, ale to widzę, że oni to już te ci zainfekowani zaczynają już kombinować jakoś. Czemu nie strzelacie? No właśnie. Ci zainfekowani zaczynają kombinować, że już nie są tak, że idą na jedno zawołanie do nas. Trzeba uważać na te podstępne ekipy. Dobra, tu jest horda, no i wy idziecie zrzucić, chociaż nie wiem, czy zrzucą jak... Nie zrzucą. Tu idziemy, musimy ich rozwiązać i powiązać na nowo, no, bo tam brakuje jednej osoby. Wydaje mi się, że lepiej mieć wszystkich. Gra ma wiele bugów, jest kilka gliczy, ale wygląda prosperująco. Trochę grałem dzisiaj i wczoraj, ale im więcej dni, tym bardziej się buguje. No może plus jest taki, że gram na dość wolnym tempie, nie? Szczególnie jak na tego typu rozgrywki. Rozprosz oddział, stwórz oddział. Wydaje mi się, że tempo jest takie dość spokojne, ale no lubię tak podchodzić do gry. Bez wariactwa i może przez to nie ma też jakoś wiele problemów, bo przyznam, że jak gdzieś tam wcześniej stawiałem jeszcze na tej wersji przedpremierowej różne rzeczy, to tam różnie potrafiło to się zepsuć. Gdzie wy macie swój samochód? O! No chyba oszaleli. Tu do kąpiaczka wracać, póki hordy nie ma w pobliżu. Jak tu załadowane? Tu coś jest. Kombi puste. Będą płacić za paliwo. Jak oceniasz Outlast Trials? Kurczę... Znaczy, ciekawe, ale trochę nie trafia do mnie podejście twórców do tego, w jaki sposób oni chcą promować swoje gry, no? Że to przez takie szokowanie. Ale sam zamysł na rozgrywkę spoko i niezłe, nie? Firmowe paliwo. No tak właśnie tutaj się bawią na tym firmowym. Dobra, niech stoją tutaj z tymi samochodami dłużej, bo i tak nie są potrzebni w bazie, a my byśmy potrzebowali za to ludzi. No chyba nie idą do nas, mam nadzieję. My byśmy potrzebowali ludzi skąd? A, tu jest fabryka broni. Amunicję robią. Nie, no to ludzie złoci, karabiny, kurczę, tworzyć nam. Snajperki najlepiej. Będzie trzeba opracować te snajpereczki w końcu. O, właśnie, mieliśmy jechać po... Jak długo? 12 godzin, 10 robi? No to dobra, ujdzie. Niech sobie nad tym tu pracują, a reszta niech wraca. My byśmy musieli zdobyć jeszcze wiedzę. Wydaje mi się, że gdzieś zostawialiśmy to ci skąbiaczka za to, że się nie popisali, jadą po wiedzę. Wydaje mi się, że stąd nie zebraliśmy wiedzy i gdzieś tam jeszcze wyżej była wiedza do wzięcia chyba. Albo niżej w takim razie, jeżeli tu... No bo kurczę, brakuje nam książek, żeby się rozwinąć bardziej. Fakt zaszczucia w tych lokalizacjach. Nie no, właśnie to jest coś zaskakującego w tej grze, że ona wydaje się na pierwszy... I w sumie jest na pierwszy rzut oka bardzo prosta. O, transmisja przechodząca. O nie. Can infected actually get such ideas?
Bastards getting smarter day by day. O kurczę, wyjdźcie stamtąd? No ale tu mają książki, to muszą zbadać to miejsce. Mam nadzieję, że ich nie zjedzą. Ej, czemu transmisja? Nie podoba mi się, że transmisja przechodząca. Zabierzcie je, zostawcie je. Kurczę, żeby nasi się nie zarazili w domu, ale z ciekawości zabierzmy puszki, tylko gorzej jak ściągniemy do domu. Nie do jedzenia, no oszaleli. Ja myślałem, że badania jakieś zrobimy, czy pułapkę na zainfekowanych, oni chcą to jeść. Mam nadzieję, że nic z tego złego nie wyjdzie, no, zostaw. Chciałem zostawić, ale on bierz puszkę, no nie do jedzenia, no kto... Zbyt mało informacji dostaliśmy. O nie, no, musimy to zjeść. No zobaczymy, do czego to doprowadzi. Mam nadzieję, że nie wyczaruje nam zainfekowanych. Ja myślałem, że bierzemy puszki, żeby zrobić pułapkę. Konserwy są szczelne, ale ja nie wiem, czy oni tych otwartych nie chcą czasem jeść. Krzyż na drogę dla tych ludzi, no. To będą testy na ludziach. O, tu jest książka, dobra. Tego szukałem. Czyli który bus? Albo niech jadą tu. Siedzą w samochodzie, mam nadzieję, że siedzą. Jest książka. Potrzebujemy tych książek, żeby snajperki porobić. Teraz jeszcze bardziej niż wcześniej. Miłego wieczoru. Chociaż za dwa dni jest szansa, że się będziemy widzieć. Jeszcze. Gdzie tu mamy wiedzę? No chyba, że w tych znakach zapytania szukać wiedzę. Jakby ktoś wyłapał jakieś książeczki. Albo nie wszyscy muszą wiedzę zbierać. Weźmy tutaj puchę i zobaczmy te chatki tu w pobliżu, co z tego wyjdzie. Uch, no to co z tego wyjdzie? Postaw kuchnię na budynku, co najmniej... Okej. Okay. Kurczę, bo... To naprawdę był ambitny plan, żeby z tych puszek zrobić... czuję, że się nam ludzie pochorują. Znaczy, to będzie chyba najmniejszy wymiar kary, jeżeli się pochorują. Bo nam jedzenia nie brakuje, nie potrzebujemy tu jakichś, no nie wiadomo... czego, że jakieś puszki nagle do jedzenia i tak dalej, bo inaczej to będzie koszmar. Nic się nie wydarzy złego, no. Chciałem zrobić z tego pułapki, czy jakieś inne... O, ile wiedzy. No i te puszki, weźcie je, wywalcie, no. Zakładam, że to nie ma znaczenia, czy je dowieziemy do domu, czy nie. Chyba, że się zombiaczki obrażą i zaczną... No, challenge na TikToka będzie, jak znalazł. Tak, faktycznie. Kończycie tę bramę? Bo to co to jeszcze? 8 cegieł, znaczy 2 cegły są potrzebne. No to są 2 cegły. W pierwszej kolejności powinni na tę bramę nieść. Ona już powinna działać i się bronić. Kurczę. Budynek wyczyszczony. Która to jest godzina? A to dopiero 12:30. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw, co z tej zżartej puchy wyjdzie ostatecznie. Spodziewam się najgorszego, nie? Ale... A z drugiej strony to... Chyba mamy ludzi, którzy są odporni na wszystko, no. Też dobry serial o zombie, a la vampir, z czego serca wirus. O! Bo ja na Disneyu, no to jestem teraz na tym, więc póki mam, to bym obejrzał nawet. Chociaż niebawem zmienią platformę, przesiadam się na Amazona, żeby zobaczyć, co tam wymyślili z tym. Co wymyślili z Falloutem. Podobno ludzie chwalą, ale... No właśnie. Czy rzeczywiście jest tak dobry, to niestety nie mam pojęcia. Weźcie, przeszukajcie. Aj, wy tam musicie, to te małe, to nie, to te maluchy to przeszukajcie. Cyk i cyk. Gdzieś na dole są cysterny, ale zapełnione, czy jakie? Czy takie po prostu gdzieś porzucone? Dobra, wsiadać do tego pechowego kombiaczka. Jedziemy po więcej. No mam nadzieję, że Max, co złego się wydarzy, to po prostu zatrucie pokarmowe i cześć. Trochę się boję. Trochę się cykam, no. Ale kto w ogóle, kto by wpadł na pomysł, żeby jeść takie coś, no? Tego nie mogę zrozumieć. Przecież ostatnie, co mi przyszło do głowy, że on chce te puszki po to, żeby zjeść. Widać. Raków Częstochowa znowu mistrzem Polski. O, to nie wiedziałem. Dziękuję za informację, za wiedzę.
A wy możecie już zrezygnować. Kurczę, to jest pełno puszek. Ale dobra, niech przeszukają do końca, to przynajmniej dla potomnych będzie. No, szybki wpad. Wszej puszki są szczelne. No właśnie, ja mam obawę, czy one są szczelne. Ja mam obawę. Bo to tak zabrzmiało trochę, jakby oni chcieli te puszki tak sobie... O, jest, jest, dobra. Pierwsze karabiny to chyba tutaj w ogóle wyślam, jak będzie opcja. To tak brzmiało, jakby oni te puszki to chcieli sobie te otwarte dojeść, nie? Może właśnie jako takie wyzwanie, to dobrze wspomniane, tiktokowe, nie? Ciekawe, jak oni te lata żyli w podziemiach, jak oni... Co im zastąpiło social media, nie? Jak żyć? Jak wygląda świat bez social media? Fallout polecam, trzy odcinki obejrzane, świetnie odzorowane na podstawie gry, kurczę, no. No, najgorsze, że mam trochę taki hype na ten serial, a jeszcze gorsze przez ten hype. Czemu to wygląda, jakby się nie łączyło, a my musimy to połączyć? Halo? Mury ceglane. Czy mi się wydaje, czy to się nie łączy? Kurczę, zobaczmy te hordy, a to tu już idą. No, trochę jestem nahypowany, bo lubię ten świat falloutowy. No ale... Jeszcze ktoś? To też to samo. Najważniejsze, żeby tych tu nie pożarło. O, mamy ludzi. To ludzie wbili do tego chyba miejsca z puszkami, nie? To... Wiedzieli, gdzie się udać. Weźmy ich, zaprośmy do siebie, bo trochę słabo. Dawno nikt nas nie odwiedzał. Zaproś. Sprawdź te cysterny. Zobaczymy. Tylko ja nie wiem, czy te cysterny będą wciąż. Patrząc na to, że no jednak... Gdzie wrogowie? Dobra, przyjmij. A tam sobie chodzą. To mam nadzieję, że ci bandyci ich nie zaatakują. Dobra, bierzcie to, bierz... Co, ona jest atakowana? Nie. Fajna się ta zona robi, taka już bezpieczniejsza, nie, w tym wszystkim. 15, wy jeszcze roboty nie skończyliście, co to za przestój? Przy dłuższych sesjach zapisywać grę i ją restartować, ponieważ po pewnym progu zapisywanie może nie działać poprawnie. Co widać, no to tak miałem wcześniej, w tej wersji przedpremierowej. Mam nadzieję, że teraz faktycznie to będzie lepiej. Ja miałem po update'cie, a no to zobaczymy, ale to co, to jest pewniaczek, że te cysterny są na południu zawsze, czy to tak? O, a tu jest jakaś ropa do wzięcia, taka od ręki. Porzucone. Mnie bardziej zastanawia, no bo na koniec poprzedniego live'a była informacja, żeby gdzieś jakąś wieżę odkryć. Wielką, chyba że w badaniach. Gdzieś jakaś wieża, która ma zwiększyć zasięg i... Jeżeli dobrze rozumiem, no ale to nie, to chyba, że ten maszt, ale ten maszt to nie jest nic istotnego. O! Może tu będzie coś ważnego. Do wszystkich żywych. No mamy lepsze połączenie. Halo, jest tam ktoś? Ale oni nie odpowiadają. O! Ojej, ojej, dobrze cię słyszeć? Dobrze, jak to sekciarze jacyś. Let me tell you that it's really great to hear your answer. I've wanted to speak with you ever since I left the shelter. The pleasure is mine. It's good to hear that our message has reached somebody. Dlaczego nadajesz? Zmiana w transmisji, kim jesteście? Dlaczego nadajesz? Why did you start doing that? And why now? We've been on the surface since the very beginning of the infection. We were waiting for a good moment to inform people that the situation has improved. Teraz jest lepiej? No właśnie, nie zauważyliśmy. Has it really improved so much? Dzień dobry, brzmi on kanibalsko trochę tak. It's still far from perfect, but it's much better than it was before. Kim jesteście? Who are you? We're survivors, just like you. Kurczę, już myślałem, że jesteśmy tam dziećmi słońca albo coś, już bym wiedział, że trzeba się rozłączyć. A to kurczę, jaki macie plan? Kim dokładnie jesteście? O. What do you want to do? Może nas namierzają? We want to save all living things. We can't tell you more now. The radio is not safe, and there are people trying to interfere.
but we can send a team to meet you and give you more information about it personally. Where are you located? O kurcze, foliarze, bierz ich do siebie? No nie wiem, znaczy nie podoba mi się określenie, chcemy uratować wszystkie żywe istoty, nie? Nie, że chcemy uratować ludzi. Kto chce was powstrzymać? No, podjedziemy do nich może, o tak. And I believe you've met some of them already. Dobra, niech poda lokalizację, wolę do niego jechać. Chociaż jakby przyszli do nas. Sorry, the trust should be mutual. If you're not safe, super. Then why should we? Let's meet in a neutral place instead. I'll send you the coordinates. O. See you soon. Pomyślimy o tym. Gdzie ja tam mam ci dojechać, jak tam mapy nie mamy? Sounds fine. See you then. Gdzie to? Przecież to już to jest te. Chociaż tu są jedne z droższych ostatnio widziałem mieszkań, nie? To jakiś ten Sołacz czy coś chyba w tych okolicach już się kręci. Gdzie tam, jak ta grupa pójdzie, to do najtańszego samochodu z najtańszą bronią tam wysyła. Mam nadzieję, że nie będą musieli walczyć. No. No more to find. Możemy jakąś grupę, kurczę, tutaj jest taka bardzo podstawowa grupa, dostaną, my same kombiaczki mamy, kombiaczka aż żal wysyłać, nie? Ale dobra, a nie, tu jest, o, tu jest zwykły Fordzik, skoczą sobie tam, no i niech jadą na spotkanie. Żeby nie było, no ja zakładam, że to może być pułapka, dlatego najlepiej to bym z maczetami ich posłał. Jeżeli ma być bezpieczne spotkanie, no, no wysyłamy ich prawdopodobnie, no może nie na pewno, ale na prawdopodobną śmierć, nie? Ale no to nie są jacyś to mocno wyszkoleni ludzie, więc liczę, że damy radę. To gdzie to spotkanie? Tu. O, mogą jechać. Gorzej jak będzie taka sytuacja, że samochód muszą tu zostawić na Solnej i resztę na piechotę przejść. Nie wiem, czy to tak miało działać, czy nie powinniśmy mieć odkrytej bardziej mapy. To mnie cały czas tak nie daje mi spokoju. No, czy ta mapa rzeczywiście działa tak, jak powinna aktualnie? Randkę z maczetami, niczym Kraków. No. Nie no, dostali pistolety, aha, dostali amunicję, mam nadzieję, że będzie miło, nie? Multiplom niech jadą, nie no, gdzie, szkoda. Multipla jest niczym tak jak w Red Alercie były te wozy, z których można było bazę tworzyć, nie? To PTSD z War Hospital, no, ciężko komukolwiek zaufać. Mam nadzieję, że... Potrzebujecie pomocy. Horda niech do nich idzie. Boję się, że ci chcą namierzyć tych tutaj ludzi, ich zaatakować, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak my wyglądamy z punktami wiedzy? A 9 punktów, tu mamy napisane, ile ich jest. No to potrzebujemy jeszcze 5 i będziemy robić snajpereczki. Mam nadzieję, że warto. Bo chociaż jedna osoba miała snajpereczkę, to już by było dobrze. Kurczę, to są tylko 2 punkty. A wy co, jedziecie, czy coś was... A nie, ja was zatrzymuję. No dobra, no dobra. Tak, nie mieliśmy wyboru, wyślij oddział do miejsca spotkania. Co ciekawe, czy jakbyśmy mu podali kordy, to on by powiedział, he, z frajerami to nie współpracuje, skoro wy tak chętnie się dzielicie swoim miejscem. Dobra, przerzucili to wszystko. To nie możemy wam zaufać. Cysterny, tak, tak, tylko no niech oddział wróci. Niech chociaż oddział wróci, to będziemy mogli pokombinować z cysternami. Jest tu ktoś, szukamy pomocy, jesteśmy zmęczeni. Ilu was jest standardowo? O! Okej, jak przetrwaliście? A dobra. Dobra, akceptuj. Dają radę nasi, czy nie dają? No weź kończ już z tym radiem, kurczę, tu ludzie walczą o życie! Dobra, adres. Siedzą jeszcze w tym samochodzie, czy wyszli z niego? Poczekajcie, czyli tak przyjdą, nie? No. To chyba z posterunku właśnie. Ja wiem, że potrzebujecie pomocy, ale tu kurczę, jeszcze kolejna transmisja, no. Miejsce jest pełne zainfekowanych.
Nie ma sygnału czy kontaktu z tym naszym, z tą właśnie osobą kontaktową. Albo zainfekowani ich zabili, albo... Ile jest tych zainfekowanych? Kurczę, no to peszek. Albo zainfekowanie ich zabili... That's all? Let me call? No to spróbujmy. This is the infection free zone. Is anyone there? Jesteś tam. Dobra. There's nothing we can do from there. We'll have to wait to brać see tego... how this unfolds. O nie, zniszczyli nam wóz. To nie byłem gotowy chyba na to. No to chyba na pożarcie ludzi wysłaliśmy. No, co do tłumaczenia, no to oni tam mówili, że zajechali na miejsce, ale tam nikogo nie ma. No i albo to była zasadzka, albo po prostu zainfekowani ich wyprzedzili czy uprzedzili. No, zakładam, że nasi zginą, kurczę, bo się zachciało im dzwonić i gadać. Ostatnia grupa zainfekowanych, ale cała ósemka, to raczej nie przeżyją. No, spodziewaliśmy się takiej... No, chociaż tu czwórka, może ktoś przeżyje? No, o, żyją! No, weźcie towary i wracajcie do miasta. Nie no, najgorzej, że samochodu nie mamy, nie ma jak wracać. A tu widzę jeszcze się coś złego dzieje. Dobra, jak dojdą do bazy, to będą żyć, jak nie dojdą, no to sorry, no. Selekcja naturalna w tym brutalnym świecie. Nie podoba mi się to, co tu się dzieje za plecami tych ludzi. Wsiadać do wozu. Wsiadać. A to niech ci podjadą ich tutaj. To wygląda, jakby ci bandyci chcieli ich tutaj wziąć z ukrycia, nie? I zastrzelić. No, a fabuła tej gry, no to chyba właśnie, znaczy na ten moment ta gra trochę się opiera na takich różnych wydarzeniach. Wydaje mi się, że to jest po części fabuła jej. Te eventy. No i nie wiem, pewnie jest do jakiegoś tam czasu, to wszystko trwa. Strzelają do nich. No a później eventy w ramach wczesnego dostępu się kończą. No, tak bym to widział. Dobra, weźcie sobie łupy wojenne. Albo oni z budynku do nas tak tutaj strzelali. A ci niech biorą jedzenie. Chociaż jedzenia akurat mamy dużo aktualnie. Muszę ściszyć grę. Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie. Gra mi bardzo przypomina operatora. Tak, to samo studio. No przypuszczam, że wykorzystali doświadczenie, czy może nawet silnik z operatora, no i tak to wyszło. Ale to widzę, że możemy już na te tam dziwne tereny wysyłać naszych ludzi. No, to mi się podoba informacja. Poczekajcie, nie? Znajdźcie bezpieczne... A was nie było 19? Ale biegną. No może reszta nie miała sił, żeby dojść dalej. Coś mi nie pasuje tam liczbowo. Mówili o 19, tu 9 biegnie nagle. Dźwięki też to znaczy. Też pewnie recykling, nie? Oni wszystkie gry mają. No to póki co opierali na tym, ale trzeba przyznać, że tu im wyszło, że z tak, powiedzmy, dość prostej gry, jak przynajmniej na tyle, co pamiętam, ten 199, nie 199, 111. Ile? 112, no, 112? W każdym razie, no mieli ten swoją grę, chyba 112 się nazywała. No, jak coś, to żeby nikt mnie nie prosił o to, żebym dzwonił po pomoc, bo jak widać, no... Przynajmniej w Anglii, nie? To mogę się zgubić. My mieliśmy kiedyś 997, ale u nas też się to na... A 911, właśnie, 911, o, tego mi chodziło, 991, nie, 911, bo oni mieli, no właśnie, dwie gry, jedna chyba na rynek nasz, rodzimy, a drugi, znaczy na europejski, a drugi na amerykański, czy jakieś tak, no to już wiem, dlaczego mi to coś nie pasowało, nie? No, u nas jest 0700. Czemu tu można się przykleić? Tu można się przykleić? Tu nie można się do tego muru przykleić, nie? Tu mogę się przykleić, ale nie mogę budować, bo już czuję te problemy, jakie nadchodzą wraz z próbą konstrukcji tego wszystkiego. Jak my mamy to wybudować, żeby ten budynek objąć? To pod naszą ekipę obronną, a jednocześnie... To dokąd oni mają? O, oni dotąd. Żeby się te wieże wspierały. To już boję się... upgrade'owania w przyszłości tych murów. Dobra, 26 cegieł, jak my stoimy z tym towarem. 23.
To nie ma co. Przedobrzymy. Tu jest dobrze, tutaj magazyn też mamy, czyli pod tym względem wszystko działa jakbyśmy chcieli. Mamy trochę drewna, trochę metalu, chociaż liczę, że tu ekipa na Politechnice, no to działa bardzo dobrze. Możemy wracać do gry. A można na spokojnie zacząć budować bramę. No, znaczy ja już tak, jeżeli chodzi o live i podpowiedzi, to przyznam, że trochę się przyzwyczaiłem do tego, że muszę tak na nie patrzeć z lekkim przymrużeniem oka, niekoniecznie trzymać się kurczowo, bo no, to się różnie kończy później. Cysterny? No dobra, to jedziemy tutaj odstawić to i zobaczymy te cysterny. Gdzie tu mamy? Dwie ekipy z karabinami stoją. To niech ta z karabinem jedzie do centrum miasta. A do cysterny pojadą ci, ale to nie zmienimy na kombiaczkę. No. No. Auto mogą popchnąć do bazy, ale to nie szliby wolniej wtedy, jakby pchali, bo to tak. Jakby było średnio trochę. O, mamy jeden karabin już w bazie, czyli powoli, powoli do przodu. Ile mamy, kurczę, tych książek nam brakuje? Serio, nigdzie tam na mieście nie ma już żadnej lektury dla nas? Nie wiem czemu zawsze jak widzę tego pick-upa z karabinem, to mam wrażenie, że jacyś terroryści tu jadą. No? Jeżeli ktoś widzi jakąś książeczkę w okolicy, to będę wdzięczny za informację, że jest książka. Nie? Nie wiem, czy na smartfonie, jeżeli ktoś ogląda, to w ogóle widać te ikonki. Bo... A, chyba, że tak łatwiej nam spojrzeć na daną okolicę. Że już po prostu... Mam wrażenie, że wyzbierałem wszystkie książki, ale to może zawsze tak jest wrażenie, a później przychodzi co do czego i się znajduje jeszcze jakaś. O, tu są... A, dobra, tylko te są chyba zbugowane jak na złość. Ale widzę, że te znaki zapytania chyba nie mówią nam o tym, czy są gdzieś książki, czy nie. Dobra, spróbuję podjechać do tych zbugowanych. Może po aktualizacji działają lepiej. Let's do it. Postęp przeszukiwania, no jeszcze coś by szło wyciągnąć. A, no dlatego im tam Forda dałem, bo nie było szkoda, jakby nie dojechali tym samochodem. Zresztą no nie dojechali, to ostatecznie jestem w stanie to przeboleć. No to poświęcałem... Jechała ekipa z wizją, że poświęcam i ludzi, i samochód, a wyszło na to, że tylko samochód, więc... Jest całkiem okej, okay, no to mogło być gorzej. Dobra, fajnie by było, tak jak mówiłem, plan na dzisiaj dokończyć ten mur, byłbym zadowolony. U mnie są płynne, jakie terminy? Dzień dobry, Quintus. Witam wśród zielonych i to ponownie patrząc po znaczkach. Już tutaj. O, komitet powitalny, czy placki powitalne zawędrowały. Gdzieś tam ludzie potracili chyba umiejętność korzystania z broni, jakoś tak mało tych belek mają. Tu miało być 19. I gdzie szukać tych cystern? Bo tak było, że cysterny na Królowej Jadwigi i powinienem? Czy to tak ślepy strzał na Lotos, że jadę? Kiedyś na tym Lotosie parówki jadłem, nie? Niezwykle ciekawa historia. Pierogi? A, że tutaj gdzieś widziałem pierogi. Czy w pierogach... Gdzie mam pierogi? Stacja kontroli pojazdów? Optima? Towarzystwo Wioślarzy Państwowe? PKO, Bar TVP. Tu raz byłem też na obiedzie, mnie kumpel na studiach zabrał. Kurczę, jest Bar TVP, a Trups to jest taki klub studencki. W ogóle te budynki akurat im wyszły całkiem nieźle. I tu była stołówka Politechniki. Kurczę, to Bar TVP, zupełnie inne warunki, zupełnie inne jedzenie. O, a co to za szopa? Worek ziarna nawóz? O! Koło studentów, takie rzeczy, takie rarytasy. Będzie trzeba tam podjechać kiedyś. Kurczę, jak ta ekipa jakim szczęście dopisze w nocy, chyba że powinienem ich gdzieś ukryć w nocy, jakim szczęście dopisze, to może jednak wrócą do domu. O! A wy tutaj... Co to za ludzie idą? Chcecie do nas dołączyć? Tylko gorzej, że ci już podgryzieni jacyś tacy. Cieszę się, że tamtym nie zdradziłem naszej lokalizacji. Bo wygląda na to, wygląda na to, że ten gość, co do nas tam... się odzywał, no to jakiś sekciarz chyba jest, który uważa, że... Dobra, przyjmij. To mogą razem sobie siedzieć tę noc. Mam wrażenie, że to jest jakiś sekciarz, który uważa, że ci zarażeni są okej, nie? I oni mają żyć. Tak to trochę śmierdzi. Kwadrat pod bazą.
kwadrat pod bazą, w sensie jest wiedza? Czy... A, że kwadrat pod bazą, tutaj, te szukać. Cysterny, no to pojedziemy tam. To co to jest? Królowej Jadwigi mamy przejechać, no to jedziemy. I one się tak nagle pojawią na mapie, znikąd? Ogólnie jeszcze skoczyłbym ludźmi... Moment, czemu gdzie wy jedziecie, żebym ja was nie wysłał? A wy wracacie... Dobra, tak, jadą po puszki, niech jadą. A niech tutaj koledzy też zbierają. Tak, widzą, że jeszcze nie wyzbierane, to lecą z tematem. Tu gdzieś klub Pasza pamiętam, a to chyba kawałek dalej. Już na Pasze się nie załapaliśmy, nie? Za moich czasów, no. Kurczę, no to jak patrzę na tę ulicę, to tak trochę za moich czasów. Nie, no nie ma tutaj żadnej cysterny, niestety. Możemy jeszcze na most trochę jechać. No w ogóle teraz ludzie mają wygodnie tam z Polibudy, bo tramwaj nocny mają. Za moich czasów, tak się chciało jechać z Politechniki gdzieś na miasto, to tu na Kurnickiej, moment, gdzie to jest Piotrowo, to tutaj był przystanek i to autobusem trzeba było jechać. 2-3-1 bodajże miał numer. Nie? Dobra, szybko to wynieśli. A niech zobaczą, czy na Politechnice jakiejś wiedzy nie ma. Klub uczelniany. Marian Fikus, to chyba coś prywatnego, jakiś pewnie wykładowca, czy coś sobie dorabia. Ue, to jest dobra noc, kurczę, czemu ja tam nie jestem na przeszukaniu terenu? Powitać, dzień dobry, witam. Kolejny miesiąc w naszym tutaj gronie. Ale tu jakiego farta... A, to moment, to ci mogli uciekać dalej. Jakiego farta oni mieli, że w nocy tu wylądowali. W sensie tej nocy akurat, bezpiecznej, nie? Bo tak to pewnie nie byłoby miło. Podpływalnią, posir masz w przedszkole, może tam będzie wiedza. Kurczę, to jest piękne w tej grze, że można nawet książki z przedszkola ukraść. Ale ile my mamy wiedzy? 14. My nie potrzebowaliśmy czasem 14 na snajperki? No jest, no jest. Bo tak, z budowy nic nie wyciągniemy, żywność mamy wszystko. Snajpereczka, świetna sprawa by była, jakby się udało. No i te paliwa i nawozy docelowo, ale to jest takie, no jak będzie, to będzie, jak nie będzie, no to nie będzie, no znajdziemy. Ta snajperka była dla mnie najważniejsza, bo wydaje mi się, że na murach snajpereczki mogą się sprawdzić świetnie. Jedyny problem, że mury chyba dobrze uzupełniać w całości, że nie możemy częściowo dać, że dwóch ze snajperkami, dwóch tam z pistoletami i dwóch z karabinami, tylko musi być jedna broń, no. Ale to dobra, karabiny tworzą. 12 godzin na jeden karabin, dużo metalu potrzeba, ale metalu mamy. Dla nas teraz najważniejsze cegły, żeby dociągnąć te mury i będzie spoko. Więc jakby rozebrali tutaj Polibudę do końca, to już w ogóle było. Byłoby klawo. Z jedzeniem jesteśmy w miarę samowystarczalni. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, tu działają, tu działają. Tak, tak, karabiny zaczęliśmy ostatnio produkować, więc coś się tam zaczyna dziać w temacie. Może tu by trzeba było podjechać jeszcze... gdzie jest tam wydział telekomunikacji? Gdzieś tutaj teoretycznie, ale widzę, że niewiele z niego zostało. Co mogliśmy, to przeszukaliśmy. No w tych budynkach... Tu jest tak, moment. Tu są... Tu jest mechanika, budowa maszyn, elektryk, to tu jest jeszcze budownictwo. No to w tych dwóch budynkach wiedza by się mogła kryć, nie? Jakby się tak trzymali skrupulatnie tego, co... Nas tu czeka. Tu jest biblioteka, ale ją już przeszukaliśmy. Z tego niezbadanego obszaru nie możesz zebrać książek? Wydaje mi się, że można. Właśnie będzie trzeba wysłać, zobaczyć jak to działa. Jest też, no właśnie, zastanowienie, czy budować, ile kosztuje kwatera główna. Bo może możemy mieć ich nieskończenie wiele. Posiada magazyn niewielkiej pojemności, umożliwia tworzenie oddziałów oraz zapewnia schronienie dla wątpliwej wygody dla wszystkich mieszkańców. Bo możemy sobie postawić nową kwaterę główną. Wtedy mielibyśmy dodatkowe oddziały, żeby tutaj sobie pobiegać. Ale no cały czas się zastanawiam, czy nie warto by było mieć wtedy kwatery główne w jakiejś takiej zupełnie nowym miejscu. Czy byłem już... Nie, uznałem, że w trakcie serii wybrałem taką mapę, żeby nie było mojego mieszkania, żeby nie kusiło. No bo to chyba by było trochę tak... Nie wiem, znaczy... O, a tu są mury miejskie, tak ciągnące się dużo dalej. A, pewnie tych ludzi możemy. Chodźcie do nas, przyjmijcie ich. Uznałem, że to może nie byłoby najmądrzejsze, jakbym tu wskazywał swój adres, co ja, gdzie siedzę.
Trochę szkoda, no, że nie ogarnąłem tego motywu z tymi chatami, no, bo to nam trochę namieszało. Zaproś. Tutaj trochę namieszałem, ale to z drugiej strony wiemy, że możemy przygotować lepiej, gdzie to jest ceglany mur. Może za ten mur się w takim razie brać w pierwszej kolejności. Albo inaczej, nie ceglany mur. Tu zrobić jakiś budynek ważny. O, to będzie dobre. A nie, no ja dowolnej... Ja szczerze to nawet nie pamiętam już dobrze, jak miał. Ale to nawet jakbym pamiętał, to nie chciałbym się bawić. Nie? No. Ja do niego zawsze Staszek nabijam i tak to zostało już. Jak to budowa kwatery głównej? Kurczę. Nie, kwatery głównej nie ma sensu. Co byśmy mogli tu postawić? Chyba najlepiej dom jakby wybudował, albo zwykłe schronienie, bo dom będzie drogi, nie wyrobią się. 60 drewna. Mamy 180, bo jakbyśmy mieli dwa domy, to bylibyśmy w stanie może hordę z tych domów odeprzeć. A z drugiej strony przyda nam się No magazyn ma tylko 1000 zdrowia. Kurczę, i tak źle, i tak niedobrze, jak tutaj nie ma murów. Bo magazyn w tym miejscu byłby spoko. Bo żeby sobie... Niech ludzie przejdą tu, jak to wygląda. Bo fajnie, jakbyśmy tę obronę tu, na tych chatkach zrobili całą, ale oni wie, że nie mogą stąd bronić. Nawet tego budynku dobrze nie wybronią. Powiedzmy, już zróbmy docelowo tu, żeby był magazyn. O, szczególnie, że magazyn jest dość tani. A tu byśmy zrobili póki co schronienie dla 9 osób. W tym miejscu natomiast możemy wrzucić ekipę do wyburzeń i może coś z tego wyjdzie dobrego jeszcze. Ja bym przejmował wszystkie pizzerie w Poznaniu. Jakoś tak z wizją na przyszłość. Właśnie. Bo ten jeden karabin to robią i zrobić nie mogę. Niby 12 godzin, ale coś im nie idzie ta robota. Dobra, tu mamy za dużo osób. Ich tam przepiszemy zaraz po drugiej stronie. No tu dużo więcej nie ugramy. Max. Max. I tutaj max. To jest dobrze. I może do tych karabinów, to ktoś by jeszcze karabin dostał. O, 25 może pracować nagle. Dobra, lecimy. No jakoś tak musimy to naprawić, nie? Możemy właśnie, jak ta horda by miała przyjść tej nocy, to możemy też i tu armię wezwać. No może tak, nie kombinuj, tylko armię. Faktycznie zapomniałem o armii. Skąd ci mają nagle metal i drewno? Skąd wy wzięliście takie rzeczy? Ci już są załadowani po brzegi, mogą jechać odłożyć towar. Gdzie jest reszta ekip? Tu by się przydała też opcja namierzania takiego na szybko ich. No. A wy tu siedzicie. Kurczę, gorzej, jak to już jest ten czas, gdzie ich zaprosiliśmy do siebie. A oni nie działają, zaproś kolejnych. A tu idą ci pobijani, dobra. Join us, o dobra, ci zjoinują. Send them in. Które są właściwie? Nie wiem. Ale Stach, a nie, bo Stachu tylko urodziny obchodzi. To kanałowe jeszcze w dodatku. To można po kanałowych urodzinach, kiedy chcą coś próbować namierzyć. Postawiłbym, chociaż metal nam się przyda, no drewniane to są chyba beznadziejne. Postawiłbym inne mury niż z cegły, bo tych cegieł to my nie mamy wciąż. Wciąż nam tego brakuje towaru. Może dałoby radę jakoś inaczej to rozwiązać. A wy co się nudzicie? Już do kombiaczka zbierać rzeczy. Cyk, 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 cyk. No całkiem ładnie załadowane jest, jak na kombi. Teraz tak. Zastanawiam mnie też, będziemy mieli okazję sprawdzić, czy kwestia hord jest dość losowa, czy jednak to są pewne dni, kiedy wychodzą te hordy i zawsze mniej więcej tej samej wielkości w danych dniach. No. Już czuję, że tu może być duża losowość grana. A, to wy. Tu zapraszamy. O, ci idą, ale czy oni idą dołączyć do nas? Jak wam produkcja? Coś im w 4 godziny niby zrobią.
Ogólnie jakoś tak, jak na tak małą przestrzeń, jaką tu zagospodarowaliśmy, to nagle może 64 pracowników być, nie? Coś tu jest też zbugowane z tym, bo my chyba budowaliśmy na 10 osób, a nagle oni widzą miejsce dla 64. O! Jak tu przyszli! Dobra, dołączcie do nas! To tych zresetowało. No i zapraszamy. Znaczy, ej, halo! Zresetowało was, prawda? Dobra. Niech się ubiorą w ciuchy robocze i lecimy z tematem. Budowa domu, a niech dom wybudują. Może dobrze by było coś z tych struktur dostosować też, tylko co my chcieliśmy tu mieć? Wiszę Stachowi dychę, mam adres, ale nie imię. Chcę oddać, ale nie chcę gafy strzelić. Pomożesz? Jak napiszesz Stachu, to będzie nawet zadowolony bardziej niż jakby prawdziwe imię napisać, nie? To, na tyle, co znam Staszka. Dobra, jak my z cegłami? Stoimy całkiem dobrze, możemy te domy tu pobudować. Znam jeszcze z takich istotnych struktur będzie potrzebne docelowo, bo tak myślę, żeby tu już zmieniać ten budynek. I to tanim kosztem, bo jak częściowo zmienimy, to on i tak jest odporny na 3000. Fabryka konserw kiedyś musi powstać, ale nie wiem, czy duża jest potrzebna. Fabrykę narzędzi mamy. Czyli co? Fabryka konserw i... Bo teraz mnie naszło, że może błąd robię. Gdzie to jest ta fabryka konserw? A, i zakład chemiczny jeszcze będzie. Bo może... No to zróbmy tutaj fabrykę konserw. 79, 97. Bo może lepiej sobie ją zaadaptować częściowo. O, tyle powinni być w stanie wybudować. Ona i tak będzie miała 3000. Mówisz szczerze. Flaszkę. No to najlepiej Staszka na live'ie przeatakować. No, jak to z tymi długami rozwiązać. Myślę, że najłatwiej tak dogadać ten temat. Nie? Mam nadzieję, że za miesiąc uda się wydać grę, ale jaka gra będzie wydawana? Czy mowa o tej grze? Nie, no to przed tą grą to ja myślę, chyba nawet twórcy zapowiadali, że mają wizję roku. Ten dom jest zainfekowany. Okej, ale to sobie poradzam. Że chyba mają w planach przez rok mniej więcej trzymać w Early Accessie, a znając życie, no to... Mogą być nawet i 2 lata, nie? Ile ta 112? Jest event, jeżeli mamy domy dla każdego? A, no to budujemy. Ile w sumie ta 112 trzeba było czekać, żeby wydali? Bo to byłby pewien jakiś taki obraz tego, czego można się spodziewać, nie? Dobra, jedźcie tutaj tym busem. Dawno nie natrafiliśmy na żaden fajny samochód na mieście do wzięcia. A cię niech to zwiozą do domu. Jedzenie niestety jeszcze nie jesteśmy... Co? Ile tego zboża tu jest? 113? No my musimy drugą stodołę budować w takim razie. Bo zboża mamy mnóstwo, ale mięsa też nie. To kuchnię my musimy wybudować jakąś lepszą. A to my się bo tu nikt nie pracuje. Dlaczego tam nie pracujecie? To my musimy się za kuchnię zabierać. Może te dwie na maksa to będzie coś. I mięsko niech robią. Tu robią mięsko, tu robią mięsko. Dobra, zaprosić tych ludzi proszę. Tych też. No ci już chyba zbugowani, ale to... myślałem, że idzie transmisja. No ale to są małe grupy. W ogóle jak wbili do nas, jak do siebie, nie? Nara. Dzisiaj tu śpimy, w waszej bazie. Może mniej nawozu? Nie, no ale nawozu też mamy mnóstwo. Bo nawóz w stodole jest robiony, więc nawozu mamy mnóstwo. Mięsa mamy dużo. Horda? Nie, no jakoś tak chyba mamy po prostu szczęście. Dobra, niech wbijają tu. Pojemność magazynu coś mi się tutaj nie podoba, nie? Operator. Ready for action. No more to find. Dobra, wbijać do samochodów. Co? Tym razem spokojnie? Nie, do samochodu. Aha, dobra, to jest ta horda. Lecimy do domu. Tylko krzyk było słychać. I co, i nie wybudowali nic, oczywiście, no. To ja tu byłem przygotowany.
Wszystko gra. I co z tą hordą? Nie informują nas o jej przybyciu? No, bo myślę, że wtedy wojskowych będziemy wołać. Ale niech ci jeszcze wbiją do samochodu. O kurczę, ile to amunicji jest. Już teraz lepiej wzywać wojsko? Ale nie było informacji, że idzie horda. No zakładam. No dobra. Weźmy. Ciekawe, jak często możemy wzywać to wsparcie. O! A, dobra, myślę. Dobra, przyjąłem. A, idą, dobrze jest. Skąd mam tyle giwer? Nie, no teraz produkujemy, dużo znaleźliśmy po domach, ale mamy mało karabinów za to, więc coś za coś, nie? No to ciekawe jak wojskowi, aż mnie zastanawia, tylko ciekawe też, czy my to zobaczymy, skoro oni gdzieś tam sobie jeżdżą. Aż mnie teraz zastanawia, jak to tym wojskowym pójdzie, ta walka. W sumie amunicja w tej grze to powinna być w każdym domu dostępna. Tak to powinno działać. I co? Oni może już tam walczą. O! A nie, jadą z tej strony, czyli nie walczą. Nie, no super wojskowi. Super, zobaczymy co. To jak taka ochrona, nie? Z emerytów. Podjechali pod bramę. Nic się nie dzieje, no to nara, wracamy do domu, nie? To... Po co wzywaliście? A to, że tam... O, idzie horda. Ale czy oni... Ej! No, już myślałem, że wracają. Ale jak na wojskowych, to się średnio starają. Tak, jak tak pomóc, żeby nikt nie zarzucił, że chcieli, ale no nie widzieli problemu, nie? Musimy chyba podjechać wozem tej hordzie, żeby ściągnąć ich, bo tak to... Chodźcie, hordo, do nas. Co tu jest nie tak? No ale to bez sensu ci wojskowi. No w końcu coś się ruszyło, ale... Horda i tak jest nami bardziej zainteresowana. No nareszcie. No zniszczą nam te budynki, kurczę, nabudowaliśmy tyle. Jakbym wiedział, że ci wojskowi tak chcą... Chcą, ale nie mogą, to nie wiem, czy bym korzystał z ich usług. No, poniszczyli nam wszystko, co było w planach. Mam nadzieję, że tam towaru przynajmniej dużo nie donieśliśmy. Wszystko to. Dobrze, że ich nie niszczą, to... Gdzie są? Przyznam, że jestem tak średnio zadowolony z tych wojskowych i ich możliwości operacyjnych. To nie tak chyba miało wyglądać. Myślałem, że wjeżdżają, robią tutaj zamieszanie, oni tam odciągnęli tam parę grupek, no. I nara. I nara, co to za zielone osoby tu chodzą? A, bo to z tej wieży pewnie. Jeszcze musimy wszystko odbudować. A, moment. To się dzieje coś niedobrego w tym. No nie! A chociaż tych żółtych i tak nie mogliśmy przyjąć, nie? Wyjdźcie z domu, wejdźcie. Jak tych zachęcić do... Ale żeby ci zdążyli, przebiegli. No tu niestety nam zniszczą te wieże, no. Jedno jest dobre, nie, no wiemy, że nie możemy liczyć na wojskowych w tej grze, nie? Że to oni tak bardziej są, ale no... Przybędziemy, jakoś to będzie, nie dacie radę bez nas, nie? Ostatecznie, tak to się kończy. No cóż, można się przyzwyczaić. Teraz musimy wszystko ponaprawiać. Ale dobrze, że nie skończyli budowy, to chyba nawet surowce nie były użyte jakoś specjalnie. Dobrze, no, żyjemy. Jak tam zdrówko? No za milion... Nie no, są rzeczy, których za milion nie zrobię, nie? I to na przykład jest właśnie miastaszko. Myślę, że koopy są jakby droższe niż ten milion, no. Przydzieleni? A, bo to oni muszą to naprawić. Dobra. No okej, nie jest tak źle. Ostatecznie jakoś to działa. No wojskowi nie wiem, jak sobie poradzili. Coś tam robili, ale ostatecznie też... Tak, jak większość rzeczy tutaj. Najlepiej liczyć na własne siły. No. O, co to za transmisja? Tak szybko przyszła? Ile u was jest? Setka?
No to dobrze, jak przetrwaliście. Wezwij armię, daj opcję juchu. To wtedy więcej przyjeżdża, czy czołgi się pojawiają? Jak to działa z taką opcją? Półwiejska. Łe, to poczekajcie, nie? Poczekajcie z świetną opcją, bo tak naprawdę nic im się nie dzieje, a oni idą do nas, nie? To jest taki trochę cheat, można powiedzieć, z tym poczekajcie. Ile mamy cegieł w domu? 51, dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. Czy będzie kolejnej nocy znowu horda? Dobra, będzie pełnia niebawem. Jadą wszyscy na misję. Nie ma ociągania, bo to... Zaraz bieda nam w oczy zajrzy, jak tak dalej pójdzie. A! Kurczę, to Ctrl 1, Ctrl 2, 3, 4 bym musiał już powoli wracać do tego trybu, bo tak też przerzucać ich ręcznie to jest trochę roboty. No. Zróbmy tak. Na pauzie niech lecą. Ciekawe, na którym budynku się zablokują. No i to jest kolejna rzecz, która mi nie daje spokoju, że nie wiem, co ich blokuje. Dobra, są Ctrl 1, Ctrl 2 będą... Ła! Ci wsiadają w... No dobra, niech ci siedzą. Raczej wrócą. Zastanawiam mnie, która rzecz blokuje to przeczesywanie w ich wykonaniu. No, że tak zbierają, a w którymś momencie uznają, że a, to nie dla nich robota. Ctrl 3. Kombiaczek za dużo nie weźmie, ale no niech jadą po puchy. Albo zwiedzą te pojedyncze budynki. W tej grze brakuje mi wyślij oddział i zbierz... O, właśnie, albo żeby obszar zaznaczyć, że nie każdy budynek... Znaczy, opcja każdy budynek też jest niezła. A nie, to tu jest ten usik. Każdy budynek też jest niezły, ale powinno być tak, że no przeczeszcie dany obszar i nara, i wracacie do domu. No a tak to faktycznie może powodować to różne komplikacje. No ten Van Diesel pechowy, kiedyś trzeba do niego zajrzeć w końcu. I tak nie do końca można przewidzieć, z której strony oni do budynku wchodzą, nie? Bo Van Diesel... Ej tam tacy. Póki nie mają karabinów, jest spoko. Czy istnieją na świecie pieniądze, których byś nie wziął za jakąś rzecz, czynność, obojętnie? Moment. Czy istnieją na świecie pieniądze, których byś nie wziął? W sensie... Czy istnieją pieniądze, które bym wziął, żebym zrobił coś, czego bym normalnie nie zrobił, tak? Wydaje mi się, że takie gdybanie... gdybanie w ślepo, czy... To zdradzenie imienia Staszka. Jak nie ma tych pieniędzy na stole, to można sobie gdybać, mówić wszystko i wydaje mi się, że są rzeczy, za które by, szczególnie takie, na których kto inny by miał ucierpieć i tak dalej. I w tym momencie jestem 100% przekonany, że no są rzeczy, dużo takich. Ale z drugiej strony, no na przykład Fame MMA nic mnie nie ciągnie, nie? I nawet jakby to wydaje mi się, że nawet jakby były 2-3 miliony, to jakoś nie ciągnęłoby mnie do tego, mimo że to fajne pieniądze. Ale no nie wiem, czy jakby przyszła na maila informacja, że słuchaj, mamy 3 miliony za walkę, wytrzymaj minutę, to może inaczej człowiek by na to spojrzał. No, to jest właśnie ten problem, że fajnie się mówi siedząc w domu i wiedząc, że to jest tylko takie gdybanie, no, a... O, to coś się kręci. A, to chyba ci wojskowi. To jeszcze nie wrócili. Walcz? Dałabym się sklepać za 3 miliony. No, dałem przykład. Przypuszczam, że jest jakaś cena, za którą też dałbym się sklepać. Ale nie wiem, jaka by to była. No, wydaje mi się, że są rzeczy, których za żadną cenę bym nie zrobił. Ale to też jest na zasadzie teraz, nie? A... Dlatego tak się dużo o Stachu mówi. No. Dam się sklepę za 10 tysięcy, ktoś chce się licytować, no. Ładne rzeczy tu się dzieją, nie? Ale musimy chyba zaprosić to. Ej, ekipo, chodźcie do nas. Możecie wbijać. Będziesz... No. Ze Staszkiem. O. Chcecie dołączyć do drużyny wygranych? Kurczę, to nie mam jak wjechać. No to niech sobie tam siedzą. Jak chcą, to niech siedzą.
Jest coś takiego fajnego i trochę śmiesznego, ale zawsze słoiki miały lepsze jedzenie w akademikach. Kurczę, z domu przywiezione, nie? Wystarczyło dobrze odgrzać i było co jeść. Dobra, wracamy do domu. Skąd to się znowu wzięło? O! Skąd to kolejna fala zarażonych? I czemu wojskowi ich? Mam nadzieję, że to jest jakieś niedobitki, a nie, że będziemy zaraz mieli jakieś grube problemy w tej okolicy. A, czemu tu ludzi nie ma? O! I amunicji. Mamy już karabiny dla kolejnej ekipy. Może niech sobie po nie wbiją nawet. Zabiwoje, oni nie pomagają, a... Co za pragmatyczne podejście. Nie pomagają, ale będą samochody. Ale nie wiem, czy by się nie obraziło to wojska, jakbyśmy... Mara nadciąga skąd? Z dołu. Czyli widać, że chyba to są z góry narzucone pewne nadejścia. O! I to mi się nie podoba, bo nie zwróciłem uwagi, że dzieje się tu coś niedobrego. Nie, tu nie. Tu wbijacie. Siedzicie. Na tyłku, póki kumple nie wybiją całej chmary. O kurczę, jakie to jest szybkie w nocy. Ale chyba damy radę. No wbiją do nas pewnie, to dobra, strzelamy się. Oj, tu by była szkoda, jakby te dziewczyny zginęły, bo one... Gdzie horda zauważona? A, kolejna. Dobra, szybko do samochodów, musimy ich wysłać i do domu, bo jednak... Fajnie, jakby wszyscy walczyli. Oni kawał drogi mają do tych niektórych wozów. Może zacząć produkcję, ale produkcję czego? Bo my już karabiny produkujemy, no to... O, właśnie dostanie. No ta ekipa nie jest może jakaś wyjątkowo doświadczona, ale blisko domu. Niech biorą broń do ręki i w drogę. Czy ja przypisałem tutaj. Tu też przypisałem. Musimy zejść na południe, zacząć bronić tego. Kurczę, fajnie jakby nam wbiło na ten wyższy poziom, żeby jeszcze lepiej pracowali. Ci niech biją do magazynu, ci niech biją do chatek. To jakie ten kim... Czemu? A dobra, tu strzelali. Myślałem, że nie wbili do samochodu i horda zaatakowała. Uch! Ci to potrafią podnieść ciśnienie to w środku nocy. Jak się ma gra, którą robił Stachu? A to można zobaczyć. Chyba jest u niego... Na stronie można wbić. Mi strona nie działa. To można zobaczyć co i jak. A... Oprócz tego pracuję jeszcze nad kolejną i informacja tej kolejnej też można u niego na devlogach zobaczyć, jak tam plany wyglądają. Zwiększ produkcję zboża, bo wiadomo, więcej ludzi, większa konsumpcja. No mamy jeszcze jedno pole, możemy faktycznie tutaj przypisać ludzi do jeszcze jednego pola, ale mam wrażenie, że... Dobra, tutaj jadą wszyscy do domu. Mam wrażenie, że akurat tego jedzenia mamy całkiem sporo. A, co oni robią? Trzy puszki. Te puszki są warte grzechu? No teoretycznie... Nie wiem, tak szczerze? Nie jestem przekonany do tych puszek, bo tracimy metal, dwa posiłki, no mamy trzy posiłki. Nie wiem, jak oni to rozmnażają, chyba że ten metal jest składnikiem tych posiłków. No ale działa niby. O, magazyny mają już 2000 zdrowia, a ten ma 1000. Może była aktualizacja, te nowe postawione, no to już... A snajperki mamy w produkcji? Nie, jeszcze nie produkujemy, może faktycznie warto się na snajperki przestawić. Czy snajperki mogą brać też nasi ludzie do ręki, czy ze snajperkami to jest tak, że to tylko na mury może lecieć? Póki co jeszcze bym zrobił parę karabinów. Czekamy na hordę. Albo nie, to niech ci idą tutaj. Niech pilnują bazy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jeszcze jakieś badania mamy. Tu 4 potrzebują na chemii. 2 sztuki paliwa syntetyczne. Chyba paliwa syntetyczne nas powinny w pierwszej kolejności zainteresować. To najlepsze jest to, żeby mieć wszystko przebadane, to już nam naprawdę niewiele książek potrzeba. Dzień dobry, dzień dobry. Rób kałachy na razie. No, też mi się wydaje, że póki co lepiej kałachy, tylko możemy przypisać tu więcej ludzi do produkcji. Może nie wszystkich, żeby też część jednak pracowała. A, lećmy dalej z tym. Tu może iść dużo ludzi, bo tych cegieł to wciąż brakuje. Jeżeli mamy dzisiaj dokończyć mury, a chciałbym dzisiaj mieć te mury postawione, no to musimy jakoś pokombinować. A, to tym razem pieski lecą do nas.
to zobaczymy, gdzie podbiją. Jedna pucha to 4 posiłki, jedno żarcie to 4 posiłki. Czyli co, jak robimy 3 puchy z... dwóch, no to mamy więcej posiłków, to mamy 12 posiłków, faktycznie. Na jeden dzień 71, kurczę, ile my musimy teraz zacząć sobie produkować. Nie no, ładnie ta strona zaczyna wyglądać, jak jeszcze ludzie to wspierają karabinami, to... Tylko właśnie trochę mało tych ludzi z karabinami tu. Ale nie jest źle, no. No trochę chyba niepotrzebnie nas tu ściągnęli do domu tej nocy. To nie miała być noc, a nie, to jutro jest pełnia. Okej, to lecimy na takie... dość mocne czyszczenie okolicy. Bo mamy... oj. Mamy całą noc na to. I cały dzień, więc dobrze było wyciągnąć sporo rzeczy. Niczego nam tak naprawdę nie brakuje, no oprócz cegieł. I tych narzędzi mamy dość mało, ale nie wiem, czy oni... tu zużywają? Nie, tu nawet nie zużywają tego. Nie jest źle. Zastanawia mnie to częściowe stawianie budynków, nie? Że tu widać też jest jakiś błąd jeszcze. To nie powinno chyba tak wyglądać. Dobra, jedziemy po narzędzia i tu cały zaułek. Chip raz. A niech, jak są kombiaczka, wybrali to jadą. To ci będą tę stronę badać. Się wydawało, że już tyle czasu spędziliśmy na mieście, a jeszcze za czym tu jeździć. Wy macie... o, wesołego busa, a to tę broń później zrzucą. Niech skoczą do żabki. Dobra, mam nadzieję, że każdy z tych oddziałów coś ogarnie. No i kombiaczek. A jedna ekipa pilnuje domu. Nara. Staszek ma tatuaż na ręce. O kurczę, szczerze, to nie przyglądałem się jego ręką. Nie wydaje mi się, ale nie wiem, może ma. Test, potrzebujemy pomocy? A, dobra, to ci zaraz umrą. Zdjęcie... zdjęcie ma już... a, 7 lat, myślałem, że moje, które zdjęcie wstawiłem takie 7-letnie. Dobra, wy możecie też jechać na akcję. W takim razie, o, ludzie wracają do pracy. Jak możemy im poprawić warunki? Potrzebuję pomocy, dlaczego? A, dobra. Jakim strzelił, byle nie w oponę. Kogo nie zaatakują, będzie luzik. Zastanawiam się, a jest różnica faktycznie między domami a schronami. Może, tylko czy... upgrade? Ale nie możemy tak prosto upgrade'ować. No, to jest ten smutek. Możemy stawiać kolejne. O, badania wykonane. Też możemy tutaj też zostawić jedną osobę. Możemy dostawiać kolejne, ale nie możemy upgrade'ować. Ewentualnie możemy usunąć, czy nie możemy nawet. Dobra, zaproś. To wszystkich survivors, to jest zona infekcyjna. Zapewniamy jedzenie i schronienie, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo. Join us. A mi się średnio podoba. Ekipa z Piccolo. Wbicie tu do domu, strzelać! Kurczę, by mogli zacząć, no, żeby nie stracić tego tutaj gościa. No, i mamy przynajmniej łupy wojenne. Kogoś chyba chętnego, żeby do dołączenia do nas. A, już mają, full. Zapraszamy do nas. Wcześniej mówię, że... a, tak, tak, znaczy... tylko ja myślę, że jak wszystkie nasze ekipy wyposażymy w karabiny, to wtedy... buduj domy dla zadowolenia. No, tak będę kombinował, bo jakby to wbiło na wyższy poziom i oni by mieli dodatkowe tam 20% wydajności, czy ile to jest, to by było spoko. Co, nie chcecie? Ludzie, transmisja, halo. Chcemy was u nas. Obóz pracy wzywa. Nie, to nie. Dobra, reszta sobie siedzi. Tu jak w żabce się ekipa zabunkrowała. Ten facet numer 2 w oddziale 5 wygląda jak Negan z The Walking Dead. To tu niestety nie powiem. Nie potwierdzę, nie zaprzeczę.
aż tak się nie zna na The Walking Dead. Chociaż kiedyś muszę rzucić okiem na grę. Tu też sobie chodzą. No ale też nawet nie ma ich. Chyba że ci skałaszkami podaj. To w ogóle jakie to będzie piękne zaproszenie. Podaj skałachem, chcecie do nas dołączyć? Zapraszamy. Dobra, jak my z cegłami stoimy? 76. Zaczyna to jakoś wyglądać, więc myślę, że możemy zacząć prowadzić te mury. Jakoś to chyba tu dociągniemy. Tylko czy to się tu łączy? No, to tak. Boję się, żeby nie było takiego. W jakiejś grze coś takiego mieliśmy, że była taka dziura i ona się teoretycznie tu nie łączyła. I ostatecznie było bardziej problem niż fajnie działający mur, no bo no nie zlepiło się. Teoretycznie, no nic się tu nie przeciśnie. W praktyce może jednak będzie problem, żeby to działało normalnie, no. Zobaczymy te puszeczki. A my musimy jedzenie do domu przywieźć. Ja tak się nastawiłem, że jest spoko, spoko. No to wcale tak spoko nie jest. No jak nasze mięsko to? No to jakby stabilnie z tym mięsem. Ale wydaje mi się, że jeszcze spokojnie będziemy musieli jedną stodołę gdzieś przygotować. No i przede wszystkim kuchnia by się przydała. Nawet nie wiem, czy nie w jakimś większym budynku. Gdzie, co by nadawało się na kuchnię? 8. Bo nam jeszcze zostały zakłady chemiczne. O, maksymalna obsługa 8. Tu bym zrobił chyba kuchnię. Bo nam do szczęścia to by się przydały jeszcze zakłady chemiczne, to pewnie gdzieś tutaj z tego zrobimy, bo wiele nie potrzebujemy. Mam ani paliwo, ani tak naprawdę ta chemia niepotrzebna. No i produkcja amunicji w jakimś miejscu by się przydała. Więc kuchnię bym widział tu kolejną. Zaproście tych do nas. Może też nie chcę iść. Żarcie z kuchni dodaje zadowolenie. No to by miało sens. Zastanawiam się, czy też tych chatek nie warto przerabiać na kuchnię, bo tu no co prawda nie pracuje wiele osób, ale swoim tempem wytwarzają te żarcie. Znaleźliście coś? Całe nic, no, standardowo. Wracać do bazy. Pilnować fabryki konserw. Tu za to ładnie, póki co chodzą. Tylko nie wiedzieć czemu. O! A myślałem, że strzelają, to drzwiami walą. Dobrej nocy, wygodne buty do garnitura. Nie, to póki co jeszcze ten, jeszcze kawalerski jest, to tutaj żadnych garniturów nie będzie. Garnitur i tańce to w połowie maja. To też będę wtedy znikał na jeden weekend. Ale tak, to jeszcze daleka droga do tego. Gdzie my mamy? Tu mamy fabrykę narzędzi. Czy te narzędzia... Też mam wrażenie, że niepotrzebnie tutaj może tracimy te materiały. Kuchnia zawsze się przyda. No i domy... O! A, no tak, bo mają tam przyspieszone. Przyjechał, odstawił, jadę dalej na akcję. No chociaż jeden się to sprawdził z nich. Tu jest bieda z tej żabki. Tu już ładnie wygląda, jest jedzenie. Dobra, jadę też odstawić. Tutaj też ten pick-up fajnie wygląda. I tutaj też się zaczyna robić miło, no. W tym momencie jedynym powodem przeprowadzki zbudowanie innej bazy jest daleki dystans do zbieractwa. Przynajmniej tyle wnioskuję z obserwowania rozgrywki. No na pewno by było fajnie, jakby tutaj była ta baza. Kiedyś myślałem nawet nad tym, żeby tu zaczynać grę. Znaczy myślałem w pierwszym odcinku, jak byliśmy. Bo jednak stąd wyjechać gdziekolwiek na miasto jest dużo łatwiej. Z drugiej strony tu powoli wszystko robi się wyzbierane. Więc może ta druga baza to powinna być jednak taka... No, dająca nam dostęp do zupełnie nowych terenów. Dobra, weźmy, dzwonimy, zaproś. A z trzeciej, może jak wybudujemy te mury i tutaj będzie to taka samowystarczalna okolica, no to nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Nie będziemy już wołać nowych ludzi, bo tam załóżmy 300, no to będzie... Chciałbym dojść do etapu, w którym to jest takie samowystarczalne miejsce, żeby jakoś tutaj funkcjonować. Dobra, wracają na akcję. Halo? Rozładowali i co, że niby ich nie zobaczę? Już to mi wracać. Na przeszpiegi, to może po to jedzenie. Chwilowe jakby sytuacja się poprawiła z nim, ale to jest właśnie chwilowe. Jak kolejne dni się szykują? Nie jest źle. Styczeń. No...
Ja mogę teraz na spokojnie nadrobić czaty. Ale ty gdzieś pokazałeś swoje zdjęcie, jak byłem młody na Instagramie. Tak, tak. To chyba, nie pamiętam, czy to było standard na dzień dziecka, czy jak. Ale tak. Miałem jedną fotkę. Młody i bez brody, nie? To tak. Usuń schronę. No właśnie, zastanawiam się. A, deadaptuj budynek, dobra. Dobra, to ma sens. To będziemy powoli usuwać schrony. Na rzecz domów. Że on się nie rozpędził za bardzo. Ale to jest dobra myśl. O, te cegły zaraz będą wyzbierane, też luzik. O, 92 cegły. Tak dobrze pójdzie, to będziemy mieli już mury gotowe. Na moment. Mam nadzieję, że tam sobie radzą. Bez nas. No i te schrony wymienimy na domki, tak. Może to poprawi im nastroje. No i martwi mnie ten mur cały czas, czy on tu rzeczywiście działa. Mam pewne obawy. Z drugiej strony niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Tu nie wiem, czemu to się zepsuło, no to... Tak samo tu. No nie dostawi się muru. A znowu usuwać to... Cyglany mur. No może usuniemy, rozbierz budynek. Tylko znowu ludzi brakuje. Może... Ile to tu jest w obozie naszej pracy? Ło, tu 50 siedzi się. Może tu usuniemy ten jeden kawałek muru i dociągniemy gdzieś dalej. Mnie się udało ostatnio przepchnąć moją twarzyczkę na redakcyjnych profilach i jestem bardzo dumna, że nie mamy w gronie odbiorców panów, którzy by się rzucali z niesmacznymi komentarzami. Nie, ale może... z niesmacznymi foteczkami, nie? Bo to słyszałem, że to tak potrafi nawet wyglądać. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało. Tak. Szczególnie ktoś obcy, do obcej osoby. Wysyła zdjęcie. Otwiera się, no? Na nowe kontakty. Spróbuj w połowie dociągnąć. Wydaje mi się, że gdzieś próbowałem to zrobić. Ceglany mur. O, i też nie dokleja, nie? A boję się, że to będzie dziura w bramie. Dzień dobry, Simonusie. Kopę tygodni. A ci już się nudzą, no. Ale możliwe, że mają prawo się nudzić, bo chyba wszystko zebrali, co mieli zebrać. Tu widzę, że jeszcze jest sporo do wzięcia. I też jakby tu nic nie robili. To może niech oni wezmą te puchy. A busik tam działa jeszcze. Kiedy StarCraft 2? Kurczę, tyle nam fajnych gier powychodziło, że to chyba w najbliższym czasie nie ma w planach StarCraftów. Chyba nie byłoby sensu StarCraftami to straszyć. No nie skończą tej kuchni chyba tego dnia. Co z jedzeniem? No nie wyrabiamy się, nie wyrabiamy. No i to my musimy natworzyć trochę tych kuchni tutaj jeszcze w okolicy. Zastanawia mnie, ile będzie taka optymalna liczba. Żeby... jak zwykle. Żeby już się nie martwić o jedzenie. Ale mam wrażenie i liczę, że dzisiaj to się uda, że jak domkniemy ten mur, dostawimy jeszcze kilka bram, bo tak, żeby każda brama pokrywała... Albo inaczej, żeby te bramy pokrywały obszary wzdłuż. Dostawimy kilka bram. Na bramach ustawimy karabiny. O, kolejne cztery są. Na bramach będą karabiny, to moglibyśmy ten karabin dać tutaj. Ta brama jest dość często atakowana, a jednocześnie... O, tu już trzeba uważać tej nocy. W kiepskich warunkach... O, ktoś podszedł nam do samochodu. Mieszkańcy żyją w kiepskich warunkach, czyli chyba się rozstrzelają z tymi schronami za szybko, tak? Weźcie jednak, zrezygnujcie z tej adaptacji. A, tu możemy. Anuluj. Znów? Nie, to już nie ma opcji. Co jest? Myślę, że budynek zniknął. Jutro będzie lepiej, nie? Fajna gierka, ale nie przemówiła do mnie. A mowa o tym, czy właśnie? Czy, bo zaczęliśmy obgadywać Frostpunka, no i się urwał temat na tym obgadywaniu. A chciałem się dowiedzieć tutaj od osób, które grały w betę. Postaw kuchnię tam, gdzie 18 pracowników. No możliwe, że tam wrzucimy, bo tak, zakłady chemiczne, bo chciałbym jeszcze zakłady chemiczne i ewentualnie gdzieś amunicję robić. Więc tu bym widział chyba zakład pod amunicję.
I to możemy już teraz nawet tworzyć, chociaż akurat amunicji jeszcze nam nie brakuje. O, zakłady chemiczne już są możliwe. 15, 21, 4. No niech będzie tutaj ten zakład chemiczny. Maksymalna obsługa, czy nam potrzebny cały budynek? Tak trochę niebezpiecznie wysunięty naprzód. Chyba, że zakłady chemiczne tu w tych prywatnych domkach, ale tu się chyba nie opłaca, bo to za małe będzie. A z drugiej strony ta chemia nam chyba do niczego nie jest też potrzebna jakoś wyjątkowo. Będzie 5 pracowało, to 15, 3 razy większe. Zróbmy taki na 5 osób. Zakłady chemiczne wśród budynków mieszkalnych, jak znalazł. No. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. W ogóle jak to wygląda, jak taka wielka fabryka, to w chatce. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu szukają, ci się nudzą, ale... Horda? A, luzik. Chociaż nie luzik, bo to... Z tego, co pamiętam, niedoświadczona ekipa. Wow! Pan Dengie! Już patrzę. O, idealnie, są załadowani po brzegi. Nie mogę się doczekać premiery Manor Lords. Jeszcze jak bot będzie się budował... Jeszcze za około miesiąc wydam pewnie swoją grę. O kurczę, aż tyle się będzie działo, a też RTS, też strategia. Dziękuję za wsparcie. To życzę powodzenia przy wydawaniu. Mam nadzieję, że jak RTS-ik, to ja bym sam chętnie rzucił okiem na ten temat. No, ale to mam nadzieję, że wypali, że to będzie ta gra na ustach wiele osób, nie? W sensie, że tak popularna się stanie, jak to nieraz jest z tymi wydawanymi przez jedną osobę, no to czasem potrafi chwycić temat. Fajny jest ten Frostpunk, ma ducha oryginału, ale ze swoim twistem. Interfejs też taki świeży, choć może na początku przestraszyć swoją czytelnością, jednak staje się przystępny po kilku chwilach. System praw jest dla mnie fantastyczną zmianą, że wreszcie nie jest to tylko klikanie po drzewku, a wymaga pewnego dostosowania się, branie pod uwagę wielozmiennych i tak dalej. Wydaje mi się właśnie też, że takie podejście, jakie zrobili w dwójce, naprawi pewną rzecz, której zabrakło w jedynce, a mianowicie regrywalność. Bo ja nie widziałem miejsca na regrywalność w przypadku Frostpunka 1, a teraz przez to, że są różne ekipy, różne problemy każdej z nich, no to można sobie kilka scenariuszy, nawet jeżeli nie będzie już co robić w ramach, załóżmy, fabuły, to będzie można kilka swoich scenariuszy rozegrać i gdzieś to wszystko jakoś to tam przeżyć w inny sposób. Znowu chmara nadciąga, ale z tego narożnika, dobra. To wesołe ekipy. Chociaż chmara chyba nie nadejdzie do następnego dnia. Mam nadzieję, że... Dobra, niech ci podjadam. Jak to wygląda? Następny dzień. Ale nie mogą chodzić chyba za dnia. Wątpię, żeby dobiegli do trzeciej, nie? Może nie powinienem wątpić, tylko przygotować się na najgorsze. Mają karabiny. Nie wiem, jak im też zasugerować, żeby korzystali z... Czy żeby brali amunicję, nie? Z bazy. O, no Manor Lords 7 lat robione, no, do tego stanu, w którym jest aktualnie, więc... No to pokazuje, ile można się bawić z taką grą. Dobra, jedziemy z tymi narzędziami, z tym wszystkim. Co tam się... A, to z bramy mogą walić. Tutaj bieda, ale niech też jadą już do domu. Zona jest atakowana. Kurczę, jak wszyscy będą mieli karabiny, to ta zona będzie naprawdę fajnie broniona. No i amunicję wiem, że w zakładach, tam gdzie robimy broń, możemy produkować. No ale właśnie, chciałbym najpierw broń ogarnąć. No, bo w jedynce było tak, że jak już się przeszło, co było do przejścia, no to tak naprawdę był koniec zabawy. No. Dwójka może pożyć dłużej. Ale zastanawia mnie też, jak będzie przyjęte już na premierę, jak to będzie wyglądało. Potrzebujemy pomocy? Kto potrzebuje pomocy? O, już nie żyje? A nie, tu pewnie siedzieli. No, ale to wszystko też wyjdzie w praniu. A wiesz coś na temat Kingdom Come 2? Coś słyszałem, że... nie wiem. Chodzą plotki, że coś 18 ma być z tej ekipy. Coś nowe informacje mają się pojawić, ale...
Czy to będzie Kingdom Come 2? Ja już się nie nastawiam. Wiele razy w życiu gorzko się przekonałem, że to, na co liczyłem, no ostatecznie nie wypaliło. Mimo wszystko, no chciałbym, żeby zapowiedzieli Kingdom Come 2. Fajnie, jakby jeszcze na jesień tego roku to wskoczyło, ale no to są trochę takie moje pobożne życzenia, marzenia, a jak wyjdzie, no to zobaczymy. Inna sprawa, że będzie co robić jesienią, więc... Nic na upartego nawet. Jeżeli to nie Kingdom Come 2 albo mają plany na jakieś późniejsze terminy, no to... To też będzie co robić. Ja już powoli ten gaming zaczyna odżywać wraz z wrześniem. Chyba że znowu nam przesuną jakieś premiery, bo tam Star Warsy się szykują. Szykują się... O, jest kuchnia, to się przestawcie od razu tu na żarcie. Gwiezdne Wojny się szykują, szykuje nam się jeszcze... Ile można to psuć? Szczególnie, że Horda idzie. Co nam się tam jeszcze szykowało? Stalker też tam ma być, nie? Jak dobrze pójdzie, to będzie w co grać. Na aucie jest gwiazdka, jak się kliknie, to wracają do bazy. Na upartego możemy... A, jest gwiazdka. Idź do kwatery głównej. Możemy z radia zawsze też korzystać, nie? Wołać tych ludzi. Teraz sobie przypomniałem, że my chyba mieliśmy cegły stąd zbierać. Dobra, te cegiełki. Bo tu już chyba jest końcówka. Ile tu tych zostało? 40. No to nie tak mało. Kończysz to rozbierać ten płot, czy nie kończysz? No kurczę, jedna osoba przypisana. Może jak to są takie niepełne płoty, to wtedy nie idzie się dokleić. Jak jest cały ustawiony, to działa lepiej. Gdybyśmy się w czwartek nie widzieli, to życzę dobrej zabawy na kawalerskim. A, bo to już północ wybiła. Dziękuję. Mam nadzieję, że powrót będzie szybki z kawalerskiego i to tak nawet się nie odczuje, że się jakoś długo nie widzieliśmy, no. I uda się wrócić w jednym kawałku, bo niestety nie doczytałem wcześniej planów dokładnych. Możemy zburzyć też ten umocniony mur, bo on i tak nie działa. Nie doczytałem dokładnie planów na kawalerski i się okazało, że po jakichś dziwnych szlakach tam chcą biegać, nie zdradzając nic więcej. A to nie, to może inaczej. Opowiem o tym wszystkim, bo teraz sobie przypomniałem, że streamy mają uszy. Opowiem o tym wszystkim, jak wrócę. Ale w każdym razie jestem trochę zaskoczony pomysłami, jakie się pojawiły. To cyk do gwiazdki. I trochę przerażony, bo pewnych określeń nie rozumiałem. Zrozumiałem dopiero, jak się wczytałem, co to jest tak naprawdę. Zaadaptuj duży budynek namieszkalny. Chyba wolę te małe. Zastanawiam się, czy któregoś dużego nie przerobić na drugą kwaterę główną, żeby mieć dodatkowe oddziały. Jak teraz mamy te karabiny, tak nam ładnie tu wskakują. To może jednak dorzucenie oddziałów nie byłoby takie złe. Co tu jest? Transmisja jakaś przechodząca. No, a, to ci pewnie. To już przyjmie, brakuje nam ludzi na bramie. No i są, bardzo ładnie. I ta brama tu fajnie będzie z karabinów korzystała. Zaczyna to jakoś działać. A, i możemy od razu zobaczyć murek, ceglany mur na przyszłość. O, i działa. To byśmy się nie dokleili. To teraz tylko jak to wybudować, żeby można było w przyszłości coś dokleić, a nie na nowo stawiać. Chyba byśmy musieli tak dociągnąć. Może wzdłuż drogi. Dobra. No szkoda, bo te lepsze mury, ale to nas w przyszłości będzie stać. Najwyżej będziemy coś rozbierać, coś budować. No jak tu ludzie mogą po nich chodzić, jeszcze z nich by mogli strzelać, to już w ogóle fajnie by to wyglądało. Myślę, że nadal robią solo. Ale mowa o Manor Lordce, czy o Kingdom Come? Nie, Kingdom Come nie może być. Chyba że pytanie, czy to będzie singleplayerowa gra, ta Kingdom Come. To przypuszczam, że tak, że dalej się będą tego pomysłu trzymać. Wracać do bazy. Faktycznie, no wygodne jest to z gwiazdką klikanie. Jak nasz wesoły busik, transporter. Mogą wracać też, bo to z karabinami przydadzą się w domu również. Horda się zbliża. A Manor Lords, wydaje mi się, że dalej tylko jedna osoba za to odpowiada. Ewentualnie jakieś tam mniejsze rzeczy. Gdzieś outsourcinguje. No fajnie by było pogadać pewnie z autorem, dowiedzieć się. Co, jak, dlaczego? O, a domy mają 2500. Lepsze niż schrony w takim razie.
Horda zauważona? To tam pewnie. Jak wjechali! I prawie po hordzie. No, to jest ciekawe podejście, ale na przykład wiem, że mój brat ma podobnie, przypuszczam, że jakby nie był na umowę o pracę zatrudniony i robiłby gry sam, to też by pewnie solo siedział, bo on ma tak duży problem, żeby oddać jakąś część roboty komuś innemu, bo wychodzi z założenia, że nikt nie zrobi tego tak dobrze, jak on to zrobi. I prawdopodobnie tak jest, no ale to też nie o to chodzi, żeby sobie na głowę narzucić nie wiadomo ile rzeczy. Kurczę, to znowu pieski. Z pieskami to chyba powinno być szybko. Rozumiem, że grasz na wczesny dostęp z uwagi na stream. A, w sensie, jeżeli chodzi o Manor Lords, to tak, to podesłali wcześniej, no przypuszczam, że tak zwanych twórców treści, nie? Jestem zaskoczony, że tak szybko w ogóle to embargo schodziło, bo ja bym raczej celował na 2-3 dni przed, żeby taki... Jak to się określa w branży, hype tworzyć. O, tu jeszcze ktoś nam wszedł. Hype tworzyć, no... przed premierą. A niekoniecznie, a to nie musieli tu jednak jakoś przejść przez te mury. To chyba nie działa. No, jakoś tutaj hype tworzyć przed premierą, a niekoniecznie... No tak, te dwa przemysły zniszczymy. A niekoniecznie 2 tygodnie przed. Co prawda z tego co widziałem, to przełożyło się to na wishlistę steamową, więc może nie jest to wcale taka głupia metoda, ale ja zawsze mam tam trochę taki dylemat moralny, nie? Jak się wrzuca te odcinki 2 tygodnie przed, bo ja wiem jak mnie kiedyś to denerwowało, jak niektóre kanały wrzucały filmy wcześniej. No i... Moim zdaniem, no to ten dzień, dwa przed premierą, to jest taki spoko czas. Live na YouTubie? A! O! O mnie działa. W sensie... Ready for action. Roger. No, wracamy. Panuje drut kolczasty przed murami dać, a mamy tutaj drut kolczasty. A jest drut kolczasty! No pewnie, że planuje. Pewnie, no od samego początku planowałem, nie? To miał być drut kolczasty, to pierwszy pomysł jaki był. No, zrobimy drut kolczasty. Dobra. Na czym... A, bo tu gra leci. Dalej. Już jesteśmy chyba po hordzie, czyli mogą wsiadać do wozu. My możemy stąd uzupełnić paliwko. Spadać. Kto ma karabin, to ten bierze busa. Już dogoniłem początek do obecnego momentu. A to dobrze, to dobrze. Znaczy już jakby co na YouTubie też działa. No to był jakiś chwilowy problem, ale na szczęście zażegnany. O, tu jeszcze sobie ktoś chodzi. Jak to z tymi dniami wyglądamy? Prognoza pogody. No nie ma niestety pełni, ale korzystamy. Dany nam czas. Dobra. Musimy im przepisać zaraz jakąś robotę. Kurczę, oto tu zostanie ekipa bez karabinów. Najwyżej zabierzemy karabin z tego, z bramy. Chociaż się zastanawiam teraz, czy dobrze trzymać te karabiny na bramie, czy może nie lepiej, patrząc na to, ile oni tu amunicji zużywają, to może lepiej, nie wiem czemu jej nie dorzucają na nowo, ale to może lepiej by było jednak... A to zero, a to sobie nie musicie pracować. Może jednak by było trzymać pistolety albo te snajperki właśnie im klepać, a tutaj ekipa w bazie niech sobie trzyma te karabiny na własny użytek. Dobrej nocy, dobrej nocy. Dobra, to gdzie teraz pozbieramy rzeczy? O, tu leżą gotowce już. A, tam już szukali... Ach, kurczę, źle kliknięty. Dobra, damy radę jakoś. Jedziemy. Zastanawia mnie, jak już będziemy mieli wszystkie budynki obwarowaną, to całą ekipę, będzie bezpiecznie, ciepło, fajnie, miło. To co jeszcze wyciągniemy z tej gry? No zakładam, że fabularnie coś tutaj możemy oczekiwać, jakichś wydarzeń, chyba że fabuła też się w tym momencie kończy, bo tego nie jestem w stanie określić, jak ona jest długa. Już mieliśmy wojskowych. Gdzieś mieliśmy poprawę sygnału, czy tam kontakt z tymi tam... którzy liczą się z każdym życiem, czyli z życiem
zombiaczków również, w sensie, że dla nich też jest ważne. All lives matter, czy jak tam? Czy zombie lives matter? To wychodzi na to? No, więc... Pytanie, czy coś jeszcze nas tu czeka, żeby się nie okazało, że powoli... Zaproś. Dochodzimy do etapu, w którym już wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. No, to... Ja też... Tak, też by... O, jest... A, pewnie chcą dołączyć do nas. Dobra, ilu was jest, tylko powiedzcie. 36. Dobra, ostatnia ekipa, którą bierzemy do nas, akceptuj. Wydaje mi się, że to już jest... O! Poczekajcie, czyli przyjdźcie do nas, nie? Domyślcie się, co macie zrobić. Fajnie, bo są blisko. Dobra. Wydaje mi się, że to jest nam ostatnia potrzebna nam ekipa, żeby tu jakoś przetrwać. Sprawnie. I będziemy mogli sobie domykać te nasze to życie jakoś. A te zakłady chemiczne i co produkują? Nawóz, z nawozu robią paliwo. Strewna. Nie no, to jest żal cokolwiek robić, nie? To tak ustawiłem te zakłady chemiczne, żeby były, ale tak naprawdę to trochę żal. Możemy tu sobie jeszcze postawić na placu wieżę. Symbol naszego zwycięstwa i też mojej rejestracji, tak, czy śledzenia twórców na Steamie, bo to chyba za to się wieżę dostaje. No. I co, druga manufaktura broni. Tak, no mamy wszystko. Druga manufaktura broni do produkcji amunicji. I wydaje mi się, że to będzie też dobry układ. Tutaj. Co by nam więcej było potrzebne? Chyba to wszystko. No. Weźmy na ten moment. A niech będzie na 10 osób. Może znów się zbakuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj 30 pracuje, karabiny tworzy, bardzo miło, bardzo miło. Jak z tymi karabinami? Jest 5 karabinów. Ta ekipa sobie je weźmie. Się zawsze skupia na budowaniu ekonomii, zbieractwie, taki letting goblin, a fabuła na bok. Ale nie, no, znaczy lubię zbieractwo, nie ukrywam. Ale fabułę też zazwyczaj staram się tutaj trzymać. Tego, nie? To co tutaj się zastanawiam? No, właśnie, jak to się dalej rozwinie jeszcze? No bo, kurczę, mamy spory potencjał do tego, żeby pojawiały się kolejne eventy. Ale na ten moment cisza. O, idą ludzie. Na ten moment cisza. Jedyne, co mnie martwi, to wykarmienie tego towarzystwa, bo to nie wygląda zbyt wesoło. Bo... No, nie wiem, tak, mamy te posiłki, ale... No trochę mnie martwi, że nie wykarmimy ich wszystkich. Może to jest czas, żeby postawić kilka kuchni. Koło tych zakładów chemicznych będę dostawił jeszcze dwie kuchnie. Może właśnie kuchnia powinna być w tym tam przy ogromnym budynku. To tak była sugestia, jakiś duży zaadaptować, żeby mogli naprawdę tego produkować sporo, a czy nawet nie tyle sporo, co szybciej, bo liczba osób chyba przekłada się na to, jak szybko są produkowane kolejne posiłki. Więc tak, tu zrobimy jedną taką kuchnię z prawdziwego zdarzenia. 18 osób całe w niej zatrudnione. Dobra, to tu będzie jeszcze kuchnia. Koło stodoły. Chociaż nie wiem, czy nam się jeszcze jedna stodoła nie przyda docelowo, patrząc na to, że z niej mięsko wypada, a powoli się kończy. Dobra, stodołę też musimy gdzieś jeszcze przygotować, numer 2. Ile tu jest? To jest chyba 13 osób. A ile w takiej? A tu tylko dwie w tych małych stodołach. Tu dwójeczka się zmieści. Tu 8. No i wykorzystaliśmy chyba wszystkie budynki. A tu co jest? A, puszkarnia. Ta puszkarnia może się jeszcze przydać, nie? No to chyba tutaj jeszcze ta stodoła będzie. No i tak w miarę. Wróciłem. Dzień dobry. My też wróciliśmy. Rejdziemy na tę hordę. Oj. Oj, a co ich tak dużo z każdej strony? Dobra, do bazy. Gorzej, że ci ludzie, nie wiem, czy zdążą do Jeepa. Oby zdążyli. Ci tutaj do tego. Puszczamy ich.
No kurczę, a może dobrze by było? Nie, tu do bazy też. Dobra, do bazy. Jakie nocne łowy, to fajnie wygląda. Kiedy unicestwię Poznań? No właśnie wygląda na to, że chyba nie unicestwimy tego Poznania. Mam wrażenie, że może przez to, że tak podchodziłem tak wolno do tego tempa gry, bo jakby grać na razy trzy, no to byłyby dużo większe problemy, ale mam wrażenie, że większość jakichś takich przewidzianych niespodzianek... Aha. Z której? Z dolnej wildy? Dobra, to jest chyba całkiem nieźle kryta część świata. Jak kolejny dzień. Jeszcze nigdy nie wiem, czy to jest, że pochmurnie je mogą wbić, czy jednak to nie wbiją. Polują na cię. No, to taki standard. Przyzwyczaiłem się do tego. Dobra, jak rozwaliliśmy mur, to... O, i tutaj pięknie też się... Ej, no, pięknie też się łączy. Jak wybudujemy ten mur, nawet można samochodem sobie ładnie przejechać. Ile cegieł mamy? 226. No i temat naprawiony. Więc jak wybudujemy ten mur, to tak naprawdę mamy wszystko. Później zostaje przygotowywać drut kolczasty wokół. Przyjazny drut kolczasty i dostawienie bram, nawet bramy w pierwszej kolejności, tak, żeby wszystkie tu, najlepiej tak by brama bramę broniła, no, tak po dwie bramy, ale tak dobrze to chyba nie będzie. Co jest, gdzie jest, a ci ludzie poszli do pracy. Ich tu zabrać, tu z produkcji broni weźmiemy. Ciekawe, czy ta horda zdąży dojść. Ale wolę nie testować ich. O, kolejne cztery karabiny. No i super, to zaraz będzie każda ekipa z karabinem i więcej nam nie trzeba. No i cały czas się zastanawiam nad tym pomysłem, żeby tworzyć nową bazę i doposażyć więcej ekip, ale chyba... Chyba jakoś tego nie widzę, żeby było wyjątkowo to nam potrzebne. Dobra. Tu gdzieś magazyn by się przydał, żeby... Mamy tu. Mamy tu. A nie mamy nic, no kurczę, to w środku ta chemia może jakby na magazyn ją zmienić. Albo inaczej, ta kuchnia jednak nie. I tu magazyn powstanie. No jest fajnie wysunięta, żeby mieć w zasięgu... Albo tu jest lepiej wysunięta, dobra. A no to tak, to miało być. Magazyn w tym miejscu. I ten budynek będzie też pozwalał nam fajnie dorzucać amunicję. Kurczę, to nawet z rzeki ich chwytamy. To oni mają większy zasięg z tymi karabinami niż te wieże. Militaryzacja Poznania, no. No jedyne, czego mi jeszcze tutaj tak, co chciałbym wprowadzić i czego mi trochę brakuje w naszej bazie, no to ta samowystarczalność. Jak dojdziemy do tego etapu, że oni praktycznie żyją sobie bez naszego udziału, bronią się bez naszego... Aha, już chyba są pod bramami, tak. No jestem ciekaw, co z tego ataku wyjdzie. To jeden z ważniejszych dla nas aktualnie. Jak go przetrwamy, no tu jeszcze nie ma tej bramy, to trochę ten pech. No to możemy się... chociaż widzę, że ten biegnie na nas. Dobra, przenieśmy się tu. Nie, dobra, wracać. Szkoda, że nie mamy jeszcze tych murów, po których można chodzić, nie? Bo to już by było takie... Fajne podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ale z drugiej strony widzę, że tu możemy ten drut kolczasty też gdzieś rozrzucić i będzie dobrze. No z murami jest... O, było dużo lepiej. Nie jest tak źle. O, gdzie? Jeszcze? Aha, dobra, to może jednak nie jest tak miło, jak myślałem. Gdzie nam tak dużo osób pracuje? Bo chyba niepotrzebnie są na tych narzędziach. Ale te hordy coraz większe biegają. No. Lecą jak świeże bułeczki, no. To jest piękne, macie amunicję. Pytanie, czy oni przeładują. To jest w sumie dość istotne. Nawet dobrze, że ta horda przebiegła, bo może mój patent z tym, żeby tutaj był magazyn, gdzie zawsze sobie mogę przeładować broń, wcale nie zadziała. Dopóki horda atakuje, to oni nie potrafią podnieść amunicji z magazynu. Czemu wierzchnię buduje? Bo bramy są chyba lepsze na ten moment. Ale docelowo wieże też będą wspierać ich tutaj. Nawet nie wiem, czy na wieże nie pójdą snajperki.
coś mi się nie podoba. Czemu nie strzelacie? Dobra, przeładowali. Ci już nie mają amunicji, no to nie strzelają. A, bo dzień przeszedł. O kurcze. No to ta horda wiedziała, kiedy wbić. Najgorsze, że my chyba byśmy musieli przejść się po domach i ich pousuwać. To może ci w ramach zbierania doświadczenia niech odwiedzą te hordy. Kto to jeszcze potrzebuje doświadczenia? Ci potrzebują trochę doświadczenia. Ja się zastanawiałem, o co chodzi z tą hordą. A tu się okazuje, że słonko im zaświeciło w oczy. Jakie mieli szczęście, że w ogóle była opcja, żeby wbić nam tu do tych domów. Co to się stanęło? No, no, się schowali. Szczęście w nieszczęście tej hordy. Że mieli te domy pod nosem, no. A co jakby mury tutaj stały dalej, to by nie przeszły. Zbuje. Dobra, dobrze, nasi przynajmniej zdobędą doświadczenie. Tylko mnie zastanawia, jakby to wyglądało, jakby ludzie przyszli budować ten magazyn teraz. To by było dość zabawne. Dobra. Tak kolejne noce, no nie ma żadnej pełni. Kurczę, zamieszczenie bodaj po oczach. O, ci się trochę nauczyli więcej. I wiecie co, to nie, jednak wy nie wbijacie. Ta ekipa się jeszcze nudzi. Ciekawe, czy można mieć trzy belki, albo jakiś inny jeszcze tutaj, wyższy poziom tych ekip. No, bo tak. A ci co to całe amunicji nie wzięli? Halo, co to za działanie? Na szkodę. Jedziemy po towar standardowo. Mam nadzieję, że tym się krzywda nie stanie. I tyle. Kolejna kuchnia. Tu działa. Tu działa. Tutaj produkują. Tu będzie amunicja. No amunicja będzie dla nas też takim dość ważnym zasobem, myślę, docelowo. Bo to podobnie jak jedzenie. No jak się skończy, no to dla nas to tragedia. O, oni jeszcze sobie tu siedzą. No to może ich zaraz odwiedzi któraś wesoła ekipa. Gorzej jak odwdzięczą się tym samym. Która to tak chętnie strzelała? O! Szybko nabrali tego doświadczenia. Idziemy jeszcze na drugą stronę. Container Art wzywa. Mur na górze załataj. A, tak, tak, tak. Już teraz ogarnęli temat. No właśnie, zobaczymy, czy nam pozwolą to domknąć tutaj. Ceglany mur. No i zgodnie z planem na dzisiaj, mur już mamy. Fajnie jakby dokąd. Tak, o, będziemy mogli domknąć. Mur już mamy. No oczywiście jeszcze nie będę kończył teraz, bo plany są o tyle ambitne. Drewno nam się powoli za to kończy. Plany są o tyle ambitne, że chciałbym jeszcze wybudować bramy gdzieniegdzie. Czy oni mają jakiś priorytet, co zbierają w pierwszej kolejności? Bo jakoś tego nie czuję. Weźmy drewno stąd. Dobra, niech zbierają. Ci tu idą. Po te cegły ktoś chodzi? Niby chodzą, ale jakoś nie widać, żeby im to szło. Jeszcze ci mogę wbić do wozu. Zdążymy? Co to jest? A, do 18 to chyba wybiję. Mam nadzieję, że do 18 wybiją wszystkich. Może niech podjedzie grupa druga ratunkowa. No. Bo gorzej, jakby te wszystkie zombiaki ruszyły na tych biednych. Idą walczyć, a im by się oberwało jeszcze. Tu dwie ekipy siedzą. Może się różnie skończyć. Jednak dobry bajer z magazynami przy murach. Tak, tak, no to jest szczególnie jak teraz, bo widzę, że po aktualizacji chyba wzmocnili te magazyny, że mają więcej życia. Zresztą mi się dziwnie mówię tak w stosunku do budynków. Większą wytrzymałość. No to jest całkiem przydatne. O, myślę, że w tym miejscu brama, chociaż oni nas tutaj bardziej atakują. No to jak będzie tu ta brama. Ja będę tu przy ulicy. Z nadziejami, że od frontu nie będą nas próbowali zajść. A może trzeba było, bo to jest dokąd? Do tego punktu. Wiecie co, anulujcie to. A, jaka bieda! Dziura w bramie od razu. Aha, jeszcze przesunąłem kamerę. Jak dziura w... A czy nam zwrócili za to? O, najgorzej! Najgorzej! No to dobrze, trzeba uważać. Dobra, ja sobie muszę tu paznokciem zaznaczyć, dokąd... Znowu przesunęło, znowu.
Dotąd mam na 2 mniej więcej działa. Czyli jakbyśmy, kurczę, to byśmy musieli... No tak na styk w tym miejscu da radę. Nie? To będzie aż za bardzo pokrywał. Kurczę, to jest akurat tak przełamany ten mur. Bardziej by się opłacało gdzieś tutaj. Chyba, że patrząc na to, że oni lubią tak bardzo nas atakować, to my sobie zrobimy to jeszcze inaczej. Postawimy bramę tu. I jeszcze jedną bramę. Ja wiem, że to nie będzie idealnie symetrycznie, ale pozwoli pokryć wszelkie takie najważniejsze punkty. Jeszcze jedną bramę bym tutaj postawił. Co wy tu zrobicie? Niech im będzie. I w ten sposób... O, drewno... No właśnie, dlatego poszliśmy po drewno. W ten sposób byśmy mieli zabezpieczony ten narożnik. Jeszcze jakąś wieżę. A wieżę, jak to wygląda? Bo to też pewnie będą chcieli drewna. Ale tylko 5 drewna. Jedną wzmocnioną wieżę jeszcze bym postawił tutaj, bo to jest taki bardzo interesujący dla tych zombiaczków punkt, żeby nas atakować. Albo trochę wyżej. To będzie miała w zasięgu i jedną i drugą bramę, żeby ją gdzieś tam wspierać. Bo jednak mimo wszystko te paskudy lubią na te bramy nacierać. Jeszcze kawałek wyżej. Tu gdzieś, o tu. I wtedy nawet jak podejdą pod jakąś bramę, jedną czy drugą, no to wieża jeszcze będzie wsparciem. I na wieży będą snajperki. No i teraz tylko, żeby ludzie nam się wyrobili, nie zabili ich, no to chyba są na kontenerach się ukryli, no. Dobra. Tylko wciąż to jedzenie nam paskudnie szybko zjeżdża. Tutaj robić to. Ile to trwa? No małe kuchnie też jakoś tam działają, nie jest aż tak źle. Dobra, tu kończą robotę. I amunicja... A, bo amunicja potrzebuje paliwa. To z amunicją wcale nie jest tak klawo. To może jednak nam te zakłady chemiczne z produkcją paliwa będą na rękę, tylko nie wiem, nie wiem co przerabiać na paliwo. 6 desek na jedną ropę? Trochę wysoka cena za takie usługi, znaczy za takie rzeczy. No, doprowadzenie do tej samowystarczalności będzie no dość bolesne, no to wydaje mi się, że... Aha, koniec zmiany. To będzie dość duży problem, żeby to fajnie się tam wszystko domykało samo. Niebezpiecznie wysłać ich tak daleko? Nie, no nie było aż tak źle. Bardziej mnie martwi kwestia, że powoli nasze dostawy tutaj, puszeczek się kończą z różnych stron. Jeszcze mamy co prawda tu w centrum, może nawet podjedziemy tam. Też na ile mamy? Na jeden dzień żywność. No. Tego drewna nam dużo brakuje. W bazie co? Nic nie ma już. A, miałem sprawdzić druty kolczaste, jak działają. Tu to mamy jakichś ludzi do zwolnienia. No z kuchni nie możemy zwalniać, tak samo tutaj też nie. Z produkcji karabinów może trochę. Bo ciekawe, też mnie zastanawia, czy po tym drucie kolczastym będą mogli nasi chodzić, czy to jest ogólnie takie spowolnienie dla tych zombiaczków. I niestety, ale dla naszych to będzie zamknięcie jakiejkolwiek drogi tam przejścia. Dobra, to mamy, z tym wyburzeniem widzę im jakoś nie idzie. Spokojni, mieszkańcy mają zapewniony wysoki standard schroni. Jak byśmy mogli ich jeszcze zadowolić? Pod wieżę czy musimy w sumie zacząć latać? Po jedzenie i po paliwko. Dobra, wracamy do domu. Zmieniamy okolice. Chyba skoczymy po paliwo też następnego dnia, bo jak, jeżeli ono jest wymagane, żeby robić amunicję, no to jest tak trochę średnio. A z paliwem chyba trochę gorzej w naszej okolicy. Zawsze możesz brać puszki z ekspedycji za mapę. No tylko to wygląda na to, że tam ludzie idą i biorą 4 puszki i na razie, tak? To mnie trochę martwi, nie? W tym całym układzie. Potrzebują pomocy? Nie. O, ajajaj, ale dobra, to są ludzie z karabinami. To mnie najbardziej martwi w tym zamyśle. Że jak oni mają iść poza mapę, żeby ściągnąć tam 4 sztuki towaru, no to się nie opłaca poświęcać na to czasu jakoś więcej, nie? Tu mamy Shella, tu mamy Barabu jedzonko. O, albo rzuci. O, tutaj mamy trochę paliwa.
Paul Wokarlik, M-Labs. Czym jest M-Labs? No i ta cysterna by się przydała. No nie trafiliśmy na żadną. Jakby mieć, może też by było inaczej. Ale dobra, wesoła ekipo. 23 chyba mogą skoczyć do salonu. Galerię Maltę trzeba w końcu odwiedzić. Lepsze jest to, że te oddziały nie śpią. Nasi ludzie to chodzą spać, chociaż a ci... Aha, ambitnie pracują cały czas. Kurczę, nie zauważyłem, ale to pewnie po drodze widziałem. A, tu są, okej. Ale gdzie są ci z karabinami? Gdzie jest nasza ciężarówka? Uciekła? Pojechali na akcję? Nie. A tu jest wesoły wóz. Ekspedycja poza mapę, jedziesz ciężarówką, a to pakują do ciężarówki wtedy i dobrze... To, a, dobra, ale chyba ich nie zatrzymali, ale wytrzymałość pojazdu już jest taka, no... Będziemy musieli naprawić następnego dnia. Dwie ekipy, ale to mogą być dwie ekipy w jednym miejscu i oni sobie tam poradzą ze wszystkim, czy jak to działa? No, to dobrze, jakby jedna pilnowała północy, druga południa. Aha. Chmara nadciąga. Ale to nie i tak, co tu jest? Następnej nocy musimy się martwić o nich. Nie teraz. Jedziemy jeszcze na Shella i Barabu odwiedzić. Jak tu broń? A, jeden. Ale to ten jeden karabin też mogę wziąć. Kurczę, koleżanka od początku z nami jest. Zresztą cała ekipa, to dobrze jakby mieli te karabiny. Wiadomo co z Kingdom Come Deliverance 2, bo ja w pierwszej części nie zacząłem fabuły, a już 75 godzin. No. Tak to wciąga. Ja właśnie się boję, jakby wyszła dwójka, jak ja będę miał podejście, bo kiedyś to sobie na tych pobocznych tam rzeczach lataliśmy jeszcze, pobocznie. A to spuścili wodę z Malty chyba, nie? To też tak czasem bywa. Ja pamiętam, że odpalaliśmy live'y na jakieś tam poboczne zadania. Teraz. Byłoby trudniej tak kombinować. A ty co z tymi hordami? No chyba idą spać, czy nie idą spać? Horda, do której? No, piąta dwunasta. No, poszli. To bandyci. Jak nie hordy, to bandyci. No, ale tak sobie wyobrażam trochę świat post-apo. No. Zawsze się znajdą ludzie, którzy będą chcieli jakoś w prosty sposób dorobić się. O, a czemu ta horda to? Nie podobało mi się w tamtym budynku? Oni pakują wszystko, co znajdą do wozów, a jak zapełnią, to zostawią w jednym miejscu i będziesz mógł po nie wrócić. A, tak to działa. No okej, jest to jakieś rozwiązanie. Dobra, rozumiem. Inaczej sobie wyobrażałem te wozy na ekspedycji. Ale to bym chyba leciał kombiaczkami ogarnąć temat, bo żal mi ciężarówki trochę, że tam przepadnie. Albo ciężarówką gdzieś na jakieś takie pobliskie tereny i ekipa z karabinami i z dużym doświadczeniem, no to może. Bo jednak ta ciężarówka jest więcej warta niż ta ekipa. Jak brutalnie by to nie brzmiało. Coś ostatnio nic nie mogą znaleźć. Wzięli trochę tego paliwa. Czyli tam przeszukiwanie tych zewnętrznych obszarów chyba działa trochę jak tutaj podjeżdżanie do budynków. Jak już wszystko znajdą, podjeżdżają samochodem, zbierają do zera. Raz, dwa, dwie ekipy z karabinami. No musimy tutaj pamiętać, ta horda skąd idzie? Chyba tu, z tej strony ma nadejść, więc nawet dobrze wyszło, że tu budujemy te umocnienia. Fajnie jakby skończyli przed nocą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, to co? Mięso, tak, ale... Kurczę, tego drewna wciąż brak. Chyba kolejny karabin zrobili. Ech, to drewno, no. Ale widzę, że z posiłkami za to mamy bardzo fajny stan, że taki mają dość... mocno na plusie są z tym tematem. Dobrze by było może jeszcze jakieś druty kolczaste z tej strony pociągnąć. Do bramy. No ciekawe jak to będzie. O, jak to w ogóle pięknie wygląda, że wieżowa ulica, no. Dobra, a wy się przełączcie, jak to zrobicie na snajpereczki. Już chyba jesteśmy gotowi, żeby działać coś w tym temacie. Co prawda metalu wciąż brakuje, a chyba nie mamy go nigdzie w okolicy już.
Nic. Tu może być trochę więcej. O, z tej ulicy to... No, Partego nie jest aż tak daleko. Jaki przyszły tytuł czekam najbardziej? No, jeżeli się okaże, że rzeczywiście zapowiadają gdzieś tam Kingdom... Albo nie, tam cię będę zbierać. Jeżeli gdzieś rzeczywiście okaże się, że planują Kingdom Come Deliverance 2, to to chyba będzie taki mój najbardziej wyczekiwany tytuł w tym roku. Teraz, no, na pewno Stalker. Aha. Na kogo oni się tu pchają z tym? Ale dobra, będzie broń gratis do bazy. Zawsze się przyda na murach. Na pewno Stalker, bo potem co dane było zobaczyć w jedynce, to też mi mocno podpasował. I nie wiem, czego się spodziewać po Star Warsach. No, też jestem ciekaw tego tytułu. Trochę tych gier w tym roku będzie. Kurczę, no topiłem z tymi bramami, że one jeszcze nie gotowe. I raczej nie będą gotowe przed nocą, o której to? O 18. A, bo to kwiecień. No, ale bez drewna to my sobie możemy pomarzyć, że oni to wybudują. O, stodoła jest. To niech tu cisną. Ile jest na mięsko? O, szybko idzie ta produkcja. O, nastrój zadowoleni. No proszę, proszę. Moim zdaniem za domknięcie zony też powinien być jakiś wzrost. Z ekspedycjami jest na plus, że mogą szybciej się zalarmować, skąd Horda idzie. A, no tylko gorzej, jak Horda idzie na ekspedycję, czy to tak aż takiego tu świństwa nie robią. No, ale... Powinien być jakiś plus do poczucia bezpieczeństwa, czy do zadowolenia naszej ekipy w momencie, gdy mamy domknięty mur. To często tak w grach też bywa. O kurczę, musimy na galerię Malty skoczyć po puszeczki, ale to chyba kolejnego dnia. No, powinno to im też pozytywnie wpłynąć na nastroje. Kurczę, tego nie wybudują, ale to najgorzej, bo teraz mamy dziurę w tych murach tak naprawdę, a jak mamy dziurę, to domkną, chociaż tutaj też drewna nie ma. Jak mamy dziurę w murach, to sobie hordy będą przez nie przechodzić jakby nigdy nic. Kurczę, to niedobrze. Musimy ludzi ściągnąć i bronić tu z tych domów tego wszystkiego. Nawet z tego magazynu chyba warto ich trzymać. O, ale mamy wieżę. Ile jest karabinów w bazie? Jeden. Bieda, 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 bieda. No nic, przetrwać ten atak hordy. O, a może i skończą bramę. To by było spoko. Ile jeszcze pracują? 37. To jest bardzo dobra wiadomość. No, jedna z ważniejszych chyba wiesz. Tylko jeszcze, żeby amunicję donieśli. No i tego już nie skończą, bo co? No, work done. Nara. Radź sobie. No, my musimy się tu chyba przestawić. Bo ta horda może jednak wjechać od tej strony. Wracamy do domu. Tutaj bieda, więcej paliwa stracili niż przywieźli. Tu ładnie. Tu mają trochę puszek. I tu już kończą przeszukiwanie i też mogą wracać. W języku angielskim występuje literacja, nie jest czytana jak w polskim. To takie staszkowe ciekawostki, on lubi takie rzeczy tłumaczyć mi. Znaczy, on nie lubi, jak mu się mówi takie ciekawostki, bo przecież wiem. Ale lubi innym sprzedawać takie ciekawostki. To tak, taka ciekawostka o Stachu. No. Dobra. Przeszukali. No to wracamy do bazy. Mogą ewentualnie... Są załadowani do pełna? Tak. No to jadą z tym, co mają. No i tu w bazie czekamy na najgorsze. Czyli ta część wydaje się... a to już ta horda? Nie, to chyba nie ta. Tak, warto trzymać ludzi po tej stronie. A może jednak to ta? To co, stąd będą nas atakować? Może rzeczywiście źle spojrzałem na teren? A to spoko, tu też... Następnie jesteśmy przygotowani na jakieś to nadejście. Jak tu jadą wszyscy. Podoba mi się to, jak ta baza ostatecznie wygląda. Nie wiem, ma swój urok moim zdaniem. Jak jeszcze ją tutaj gdzieś całą otoczymy murem kolczastym, a taki jest plan. O, i tu jak bardzo fajnie widać to, że pokrywają na się strefy strzału. Że jak jedna brama kończy, to druga zaczyna i to samo mamy tu, no to też będzie tutaj działało, więc nam brakuje tak naprawdę no minimalnie tu jednej bramy, ale może dobrze. Tutaj zdecydowanie jeszcze z dwóch, no i od góry z dwie. Jedna pewnie tutaj, druga tutaj.
Więc jak tylko będzie drewno, możemy sobie to dorobić. Nie, mamy ludzi do pracy, mamy tutaj... Jedyne, co mnie martwi, bo ogólnie to jest wytrzymała konstrukcja, ale amunicja w niej się kończy, no i... Czy oni sobie ją gdzieś dobiorą? Bo tak niechętnie podbierają tę amunicję. Dobra, tych możemy przerzucić tu, żeby ich wspierać. Się to ledwo chyba przeżyli. A nie, ten pick-up się trzyma. Kurczę, coraz większe te hordy. No to może się trochę zapewnię. Poczułem, że jest dobrze. Ja, co tu się dzieje? Ale dobra, fajnie trzymamy. Brakuje nam... O, i o tym... Aha, jest dziura w murze, super. Idziemy tu się schować. Ale czemu? Przecież te zalepiłem jeszcze, żeby działało. Zapomniałem, że tutaj miał powstać magazyn jakiś. W tym miejscu, gdzie jest stodoła. Ale to zawsze możemy to przerobić później na magazyn jeszcze. Nawet będzie trzeba. Na mnie pora dobrej nocy. Na nas też niebawem, ale dobrej nocy. I dziękuję za kolejnego wspólnego live'a. Od tego to naprawimy. Mam nadzieję, że emocji nie zabrakło. Było warto. Znowu czytam. Nie, no czytam tu i tu. Tylko to musi być... Najlepiej to zaznaczyć tak mnie tutaj. Tak jak Oksana na przykład wyżej zaznaczyła. Czy Minuteman, to tak w nawiązaniu do Fallouta. Najlepiej oznaczyć i wtedy bez problemu będę wiedział, że to jest jakaś informacja, na którą mam zwrócić uwagę. Bo tak potrafię nie wyłapać wszystkiego, nie? Ale jak jest to oznaczone, to zero problemu. W 80 dniu już najlepsze mury padają, takie hordy. No to zobaczymy. A fabularnie coś się dzieje dalej, czy już musimy przyjąć, że no sorry, ale... Ale koniec zabawy, już więcej fabuły tutaj, idziemy na galerię. Czy musimy przyjąć, że no to już jest max, co z tego będzie i póki co zaproś ludzi? No mogę teoretycznie ich zaprosić, ale nie chciałbym przesadzić, tak, bo musimy ich jeszcze wykarmić później. Nikt nie został? A nie, tu zostały dwie ekipy. A to dwie niech pilnują tutaj okolice. Kurczę, dawno nie było pełni. Ci to tu się grzeje. Smażą się. Jedziemy po paliwo. To jest dziwne, że tutaj paliwo. Jak z tego co wiem, to tu chyba jest fitness, ING. To są swoje konto maklerskie w tym ING zakładałem, bo szukałem siedziby. I mieli tutaj siedzibę, ale jak się wpakowałem, jak poszedłem zakładać, to lata temu, jeszcze jak na studiach byłem, zakładałem... Albo na studiach to było w Ubeku. Mniejsza z tym. W każdym razie tutaj, w tym ING, jak zakładałem konto, to ja tam na pewniaka myślałem, że to jest jak konto w banku. Wbijam, otwieram i na razie. A tu do mnie babka startuje, że no fajnie, tu pan założy konto, ale proszę wypełnić test. Nie pisałem się na to. I się okazuje, że trzeba było wypełnić test tam z pytaniami. Różnymi kwestiami. Tu musimy to chyba zniszczyć i naprawić inaczej, znaczy inaczej wybudować to. I na tej podstawie tam te różne, mogłem korzystać z tych różnych, to się jakoś tam nazywa, produktów finansowych, nie? Widziałem pieski, no pieski tu biegają, chyba że mają być później jeszcze jakieś gorsze pieski, tu się coś zbagowało. Mają, kurcze, do wzięcia drewno na wyciągnięcie ręki, ani nie biorą. No. No, więc jakby ktoś chciał zakładać, chociaż teraz to przez internet konta maklerskie zakłada i myślę, że takie ankiety to sobie tam pewnie ludzie mogą podejrzeć odpowiedź w internecie, co jest tam potrzebne, ale wtedy ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. No, na szczęście wtedy to tak byłem mocno jakby w ten temat zagłębiony. O, kolejny pick-up. Co to jest? 9 rano, czy dobiegną? No, można było rozdzielić ekipę, ale to wpuścimy kogoś później. No, wtedy na szczęście tyle siedziałem w tym temacie, że sam test wydawał mi się banalnie prosty, ale teraz nie wiem, czy na te wszystkie pytania bym odpowiedział poprawnie. No.
Może budynek, którym... No właśnie oni mówili o jakiejś wieży, która miała nam odsłonić... Wyjdźcie z tego, zaproście ich. Halo, nie będziemy strzelać, chyba. Co, to możemy tego naszego uszkodzonego pick-upa wymienić na coś nowszego? No boją się nas chyba. Dołączcie do... Co klikam, to idę dalej. Nie no, na razie. Nie chcą. Dobra. Jeszcze jedna ekipa zaproś, bo tak sobie myślę. Przydadzą nam się, jak skoczymy na te mury. Znaczy, przypiszemy wszystkich do ochrony murów, to może się przydać taka grupa większa. Bo naprawdę ja cię pytam tylko o to, co to akcje i obligacje oraz czym się różnią na tym poziomie. Znaczy... większość pytań tak, większość to jest taka ciężko nie trafić, ale z tego co pamiętam było kilka takich, które wymagało nieco więcej. Przejechać im po nogach, to uciekają, no. Może. Mam nadzieję, że wybaczą. Pamiętam, że było kilka takich ambitniejszych pytań, nie? Gdzie zawahałem się, czy na pewno to jest to o czym myślę. No. Kurczę, a jak ci nie mają mięsa, to może im produkcja w ogóle się zatrzymuje i nie ma sensu tak kombinować. Dopóki nie będziemy mieli więcej mięsa, ile tu pracuje? 8 na 8. Dopóki nie będziemy mieli więcej mięsa, to niech jedna kuchnia sobie leci na paszę. Tym bardziej, że zbóż nam nie brakuje, więc... Niech ktoś tam i te zboża przerabia. A tak dobrze z tym mięsem, takie nadwyżki były. No, to... Trzeba wszystko kontrolować. Kurczę, to chyba przerobimy w takim razie na magazyn, żeby mieć dostęp do amunicji. Prawda, tu jest to. No, lepiej by było te dwa budynki ze sobą zamienić, ale no, nie można mieć wszystkiego. A jak te snajperki? Mamy już jakąś? Nie, dwa karabiny. Fallouta sobie zostawiłem na czas, jak już będę potem, jak już wrócę z kawalerskiego. I wtedy na spokojnie się za tego Fallouta zabiorę. To jest broń w magazynie, bo jeszcze jedna rzecz, tak teraz mnie doszło, że ja to tak wszędzie im przypisuję. Te pistolety, zaraz się okaże, że ich nie stać na te pistolety, bo ich nie mamy. Dobra, to jest zrobione. No dobra, to też mają chyba domknięte. Myślę, że będziemy dzisiaj już zwijać tę ekipę za chwilę. I możemy kończyć live'a niebawem. Jeszcze może te mury tutaj dokończą. No nikt nie chce do nas dołączyć. Od kiedy oni się tak obrazili? Coś się stało? Domyśl się, czy jak? Tempo gry. No miałbym stres tak grać na takiej trójce cały czas. Tak od czasu do czasu sobie odpalić to jeszcze. Ale cały czas lecieć w takim trybie, to chyba miałbym za duży stres. Wciąż brakuje drewna, ale z cegłami widzę poprawiliśmy sytuację, więc... Będziemy mogli przynajmniej wybudować kolejne bramy i może warto by było już takie zakolejkować to. Dołączy ktoś do nas, czy nie? Zaproś. Jeszcze chyba nie mieliśmy do tej pory sytuacji. Biją do nas, czy nie? Nie mieliśmy chyba jeszcze do tej pory sytuacji, że zaprosiłem i wraz z zaproszeniem przyszli jacyś źli, nie? Ja myślę, że to będzie tak, że nawołujemy, no niby spoko, a zaraz się okazuje, że ściągnęliśmy sobie problemy na głowę tylko. Ta okolica wydaje się być bezpieczna. Mamy gdzieś paliwo? Tu jest dopiero paliwo. Ale to mogę już powoli jechać, bo te puszki niech wiadomo. Albo tu niech wiadomo. No, tak to fajnie wygląda, że nawet same wieże tutaj niszczą to. A już nie mówiąc o naszych ludziach, że mają zasięg to do wody. Właśnie to jest druga rzecz, dla której chyba wolałbym mieć nawet te dodatkowe drużyny z nowej bazy, bo dzięki temu byśmy mogli zamiast wież trzymać ludzi, którzy mają większy dystans ataku, lepiej strzelają. Na zachód ich wyszli. Co tu... Co jest? Serio, z całej galerii Malta wyciągnęli tylko 4 puszki. Siedzieć tutaj. Siedzieć w domu. To spróbujmy tutaj dojść. Z całej galerii Malta wyciągnęli 4 puszki żarcia? Czyż oni to cały dzień
spędzili na tych przeszpiekach. Co jest nie tak z tym miejscem, no? Ja wiem, że oni już się rozbierają, że już padła, że jej nie powinno tutaj być, no ale kurczę, halo. Czuję się trochę oszukany. A wiesz o tym, że Stardew Valley ma nową wersję? No, te dziewczyny chyba grają, nie? Chciałem powiedzieć kurczę, żeby nie było, bo tak urwałem słowo w połowie. Mogłoby źle zabrzmieć. Dziewczyny grają, nie? I podobno fajne te aktualizacje. Co prawda Staszek coś marudził, że trochę za mało jak dla niego, żeby wracać do gry, ale oprócz tego, no to spoko. No tutaj też powinien co jakiś czas przyjść człowiek, ale nie przychodzi. Olali nas. Albo się zbagowali. Tam gdzieś podpowiadali, że od czasu do czasu warto wczytać save'a. No. Że to właśnie ten moment. Dobra. A nie, no to horda już. Myślałem, że ludzie idą. Dobra, z nimi sobie poradzimy. No to jest dobre też, odkąd ta baza w miarę wygląda jak baza, że możemy sobie pozwolić na częstsze przyspieszanie czasu. Co to robią te konserwy? No to daje do myślenia. Żal mi tego metalu na konserwę. Te narzędzia, nie wiem, one gdzieś są wykorzystywane? Bo wiem, że pytałem, ale chyba nie było odpowiedzi, bo chyba nie są nigdzie już używane. Mam kwaterę główną, tylko że właśnie, ja wiem, że ta liczba zespołów jest zależna od wielkości kwatery, więc nam by się przydała kwatera, no tak tutaj, bo 27 miejsc, 73, czy oni są, czy im brakuje domów? Kto potrzebuje? A to chyba ich załatwia z tego. To. Chwilowe problemy. Brać broń do domu. I amunicję. Przecież jedyne to prowiant taki budowlanych. To powinni napoje tutaj mieć chyba w takim układzie. Kurczę, ile to wszystko drewna ciągnie. A oni jakoś niechętnie do tego drewna idą. Po co oni tu chodzą? A tu po cegły. Nie, no to cegły już mamy tyle, że mogą sobie odpuścić spokojnie. Nam teraz metal będzie bardziej potrzebny. Jak wracają. Niech idą po drewno to. Na drugą stronę. Warty. Bardzo dobrze. Tu na metalu pracuje Max. No ta polibuda, to ją rozbierają i rozebrać nie mogą. Tak w sumie za cegły się zabrali w pierwszej kolejności chyba. Wejdźcie sobie do tego wozu. Nie wiem, czy nie podebrali tamten. Czyli mogą przeszukać dalej. Ci to też nie chcą. Alejkę sprawdzą. Taka idealna alejka trochę mi się z tym kojarzy. Project Zomboid, czy jak to tam ogrywaliśmy? No i ci jak nie mają nic, to tutaj niech jadą do szpota po żarcie. To chyba z automatu wyciągną. A ci niech skoczą do PKO. Rozbierz budynek nad bazą, będziesz miał szybko materiały, bo blisko... Ale to tam... Który budynek nad bazą? To można rozebrać, bo z tego nic nie będzie już. Ale to są grosze te małe budynki tak naprawdę. Ceglany mur. Aha. Było miło. Róbmy tak. Kurczę, gorzej jak my bramy sobie nie postawimy przez to. Może spróbuję zakolejkować już kolejną tutaj. Jest ta brama. Czyli tak. Ta aktualna broni nas, no mniej więcej do tego budowanego muru. Czyli ta nowa, no tego się bałem. A najgorzej, że... Kurczę, no. To nie, moment, nie budujcie tego jednak. Nalować. Tego się trochę bałem. A, tu się. I może lepiej by było postawić właśnie to, co gdzieś tu wcześniej się pojawiło w komentarzach, że lepiej postawić bramę najpierw, a do bramy sobie te mury dociągnąć. No. Mam nadzieję, że tędy ludzie przejdą. Tam mniej więcej do tego muru daje radę. O, a teraz w ogóle idzie to postawić. To jest zabawne. Czyli jakbyśmy ją dobudowali tu, to będzie całkiem okej, bo z magazynu możemy ją bronić. Nieźle. O, tu jest do ściany i to okej. I teraz jeszcze, żeby udało nam się ustawić ten ceglany mur i jesteśmy urządzeni.
No i chyba się udało. Jest miło. Tu się zazębiają wszystkie. No to będzie trzeba kiedyś podmienić też, nie? Na coś solidniejszego. Czemu seria z Project Zomboid? Już nie pamiętam, co tam było, ale... Szczerze przyznam, że to bardziej mi to chyba nie leżała ta seria niż Staszkowi. Ale już nie pamiętam, czemu ostatecznie zrezygnowaliśmy. Niedobre, niech będzie to jedno, chociaż tutaj ten budynek faktycznie taki trochę pechowy. Z jednej strony byłby fajny na siedzibę, z drugiej strony obudować go jest problem. Ile z tego by było? Kurczę, no to może rzeczywiście, zakładając, że nie potrzebujemy więcej struktur w bazie, to likwidacja tego by... Dobra, no jestem chyba gotowy na to, żeby to zlikwidować. Faktycznie to nam może dać dużo surowców. Czy nam się przyda coś takiego wielkiego? Na magazyny na pewno nam się nie przyda. Na stodołę może bardziej. Ale zasłania nam widok, no. Aby było blisko, żeby nosić, no, faktycznie. Dobra, niszczę. Co to jest? Zaadaptuj. Niszczę. Trochę z bólem serca, bo duży budynek, ale ciężko by było go bronić. Ciężko by było go bronić, to możemy nawet tych ludzi stąd wycofać w większości. Ciężko by było go bronić, utrudnia nam obronę, tak, pierwsza wybiła, już pierwsza? Kurczę, to jest dziwne w tej grze, jak ten czas szybko ucieka. Ciężko będzie nam bronić z tym budynkiem, zasłania nam bramę, mamy fajny za to dostęp do materiałów, jak go tutaj zlikwidujemy. A, to zebrane to jest w drugą stronę, to tu już wszystko zebrali, to już to parę cegieł zostało tylko, łe, to tam... Myślałem, że to pokazuje, ile jeszcze zostało, a nie tak, że ile się udało zebrać. To trochę bieda. Nie, żadne do spania, kurczę. Jak to wyglądają nasze noce? Ojej, dopiero za dwie będzie coś ładniejszego. Ci się nudzą? Niech jeszcze podjadą gdzieś tutaj. Widzę, wszyscy się nudzą. A, ci już mogą do bazy wracać. Ładnie przeszukali tam okolice. Let's do it. Proporcja na dłuższe przeszpiegi. Tej cysterny w końcu nigdzie nie znaleźliśmy. Liczyłem, że może coś w tym temacie się wydarzy, a tu bieda. A przycisk na rozbudowę? Faktycznie? Nie, tutaj na wyburzanie to był przycisk, ale nie działa. Wydaje mi się, że już u mnie nie będzie działał. Gdzie ten horda? A tam jest horda. Dołączą czy nie dołączą? Nie, tak jakby te zaproszenia przestały działać, albo to wkręcą się, to może te zbugowane ekipy jeszcze. O, chodźcie. Dobranoc, również dobrej nocy i dziękuję za tutaj spędzony razem czas. Dzisiaj to powiedziałbym nawet owocnie, nie? To tak wydaje mi się, że zrobiliśmy całkiem sporo, jeżeli chodzi o lepsze życie. No i kurczę, no to ja czuję się tak, że baza jest już na ukończeniu. Postawimy te mury, no wiadomo, że jeszcze właśnie ile mamy tego metalu? 170, no... Ściągniemy trochę metalu z okolicy i mamy wszystko. Ten mały budynek do czegoś się nada? Do rozbiórki, tak? Ale nie będzie też tak dużo surowców, żeby się rzucać na niego. Więc jak będą te wszystkie wieże, tu mamy ta strona gotowa, tu jeszcze dwie bramy. Muszę się zastanawiać, czy tu wystarczą dwie, czy trzy nam będą potrzebne. Tak, tu do W to sięga, a tutaj prawie, że do przejścia. Aha, super pomocne to jest. Jak tam sięgę do W, a tu do przejścia, to chyba jak postawimy to w tym miejscu, to tak naprawdę też się ładnie będzie tutaj wspierało z jednej, z drugiej strony. O. Cyk. I brama. No ja wiem, że teraz otwieram przejście zombiaczko. Może nie powinienem tak robić. Tu jest jeszcze taki trochę martwy punkt. Gdzie jest horda? Oni nie biegną do nas. No i jak będziemy mieli to pozałatwiane, no to tylko jakoś zadbać o jedzenie i żyć, nie? I żyć.
ale przez to, że bez ziaren nawet jesteśmy w stanie je uprawiać, więc jakby dorzucić więcej pól, może to jest jakieś wyjście, mamy te narzędzia, zastanawiam się, co z nimi robić. Więcej pól, więcej zboża, póki tak łatwo je pozyskać. No i wydaje mi się, że jak na następnym live'ie byśmy otoczyli ten mur jeszcze drutem kolczastym, dorzucili snajpereczki, jest już jakaś snajpereczka w bazie, nie ma jeszcze. Cały czas się zastanawiam, czy ludziom będziemy mogli przypisać. Dorzucimy później jeszcze snajpereczki. No to mamy wszystko, to mamy wszystko. Z nadziejami, że może fabuła jeszcze ruszy później, bo ma potencjał. Ale ostatecznie cieszę się, że tutaj wybudowaliśmy naszą bazę. Wydaje mi się, że powstała w bardzo fajnym miejscu. I ostatecznie to całkiem nieźle wygląda. Nie było tak źle, jak się bałem, że będzie. Zastanawia mnie tylko, czy to nie jest wynik tego, że no praktycznie cały czas. Aha, everybody. Idziecie tu. O, transmisja przychodzi. Szukałem pomocy, jesteśmy już zmęczeni, to mnie ostatnio. Aha, ilu was jest? On to się nagle odezwali. 27. Dobra, przetrwaliście. To tak, akceptuj. Zapraszamy. I będzie 300 osób u nas w bazie, więc wydaje mi się, że to też całkiem taka godna liczba, żeby uznać, że fajnie nam się żyje. A to poczekajcie, nie? Chodźcie. Jak blisko tu w ogóle są nas. Mam wrażenie, że jak nie dusimy, poczekajcie, to się koło nich bandyci pojawiają i trzeba tam się spieszyć. A po co się spieszyć? A na co to komu? Naprawcie ten wóz. Nie zapomnij naprawić tych bram i murów. A! Ta jest cała. Ta jest trochę... O, tu faktycznie by się przydała naprawa. No mury najgorzej, bo po murach nie widać, które są uszkodzone, nie? Tak na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy są jakieś lepsze metody, żeby to wybadać. Dobra, idą do nas. Fajnie, że poczekali. Weźmy te puszeczki stąd, chociaż pewnie ich wiele nie będzie. No ta galeria Malta mnie zawiodła, bo miało być tutaj dużo puszek. Ci tu nie mogą tego podnieść. Na Malcie miało być tego dużo, ostatecznie wyszło, że nie ma niczego, no. Centrum Badań RTG może wyciągną coś fajnego. Dobra, mają to. Ci się chyba nudzą? A nie, przeszukują, dobra. A ta ekipa, niech jedzie tu. To chyba są rzeczywiście zwykłe bloki. O, przyszli do nas. No i bardzo, 303, no czy można by było chcieć jakąś inną liczbę pracowników? No jest idealnie, to 303 jakoś tak. Ładnie wygląda. Nie wiedzieć czemu. Mamy już to drewno? No jest już drewno. Można by było zaszaleć, zniszczyć... A, tu dożyje jest jednak w tym widoku. Chyba trzeba zniszczyć tę bramę. Jak jej nie będzie, to postawić nową. Umocniona brama. Jest mniej więcej do tego budynku. No, to bym dał tak. Tu jedną i później druga tam przywieżowa i... Ta strona lubi być atakowana, to nawet dobrze, jak będą mieli dwie bramy. Co się stało? Znowu przerwało live'a? Nie, no halo, transmisja na żywo. Znowu, kurczę, przerwało. No dobra, ciągnie. No widocznie internet szaleje, niestety. Ech, no nie pozwolą nam się nacieszyć live'em, tak. Bardzo, jakbym chciał, ale... To możemy od razu też umocnioną bramę tu postawić, już póki pamiętam, bo to kawałek dalej. Chyba, że skoro to tak blisko, to tak, żeby brama bramę broniła może, chociaż to tak trochę chyba działa. Okej, to będziemy mieli tutaj dostawić mur, temat zamknięty, bramę mamy. Drut kolczasty jeszcze, gdzie to jest? Myślę, że możemy sobie przed tą bramą przeciągnąć, bo oni lubią tutaj biegać. Wyjątkowo to te pieski tutaj uwielbiają wpadać. Strasznie dużo metalu bierze ten drut kolczasty. Co prawda po tej rozbiórce teraz trochę tego mamy, więc nie jest aż tak źle. No ale i tak dużo bierze. Weźcie się, przerzućcie na zboże jak sąsiedzi. Coś nam nie wyrabiają z tą produkcją mięsa, to mnie zastanawia. I widziałem badania, chyba mamy 4 punkty. To nam zostaje produkcja leków, no to produkcja leków albo nawozy, nie, nawozy sobie robimy.
No i z badaniami też dochodzimy na maksa. Nie wiem, czy czasem kolejny live to by było idealnie, jakby tak przed przerwą to zrobić. Czy kolejny live już nie będzie dla nas... Aha. Czy kolejny live nie będzie tym ostatnim? Zobaczymy, czy fabularnie coś tam się nowego nie pojawi jeszcze. Ale jeżeli nie, no to, to byłby dobry moment, żeby kończyć naszą przygodę. Bo i tak szykowałaby się niestety tygodniowa przerwa, ponad tygodniowa. Chyba, że po tym tygodniu wrócić i zobaczyć, czy doszły jakieś nowości. Nie kontroluję tylko zboża, czy za dużo go nie ściągamy. Jak to jest, że mieliśmy tyle mięsa. A tutaj brakuje ludzi do snajperek. Patrząc na to, że nie ma skąd ich podbierać, to chyba wszyscy stoją na tych bramach. I nie wiem, czy jakimś rozwiązaniem dla nas problemu, to zabierzmy to z jednej kuchni, chociaż akurat tu mają mięso. Fajnie jakby chociaż jedną snajperkę zrobili, ale co, to całą dobę, to nawet dłużej muszą pracować. Fajnie, a to inaczej, zabierzemy z fabryki broni. Czy jednak musimy trochę chyba zwołać więcej ludzi, żeby było komu stać na tych bramach, bo tego nie uwzględnię, ale, że ludzie ludźmi... A, tam dużo jest przy rozbiórce, okej, już wiem, gdzie mi uciekli. A to może wystarczy na te bramy tyle. Jest jedna snajperka już? A to zaraz zobaczymy, jakąś ekipę weźmiemy. Jestem ciekaw, czy możemy przypisać te snajperki ludziom, bo gdzieś pamiętam, że czytałem komentarz, że snajperki są tylko na wieże i bramy, a nie dla ludzi. Tych, co biegają na akcję, więc chętnie to sprawdzę. Gdzie to są skarabiny? O, tu jest nawet taka bieda. Hordę. A wy co to robicie tak samotnie? Tu czysto, tu mi się... Nie, tędy, nie tędy. Bez sensu. Już też mogą zaraz wbijać. Ładnie ci zebrali. Tu też ujdzie. No, jest jedna snajperka. Czy miałem event z zadowolonymi ludźmi? Nie było żadnego eventu. Aha. O kurczę, z tej strony. A to wojskowy chyba musimy wołać. Tylko czy oni... Dobra, zapiszę, bo może to już trzeba wołać. Może tym razem podjedzie. Z dobrej strony to wojsko. Chyba, że to była jednorazowa ta pomoc. O 22 to brzmi, jakby mogli do nas dolecieć. Jest jej wsparcie. Super. Powodzenia. Kurczę, my tam bram nie mamy. Jakie powodzenia. Staramy się siadać do wozów, jechać tam. Jakie powodzenia, kurczę. Przecież tu są drzwi otwarte z każdej strony. Mam nadzieję, że te jednak nie dojdą do... Właśnie, ci mieli sprawdzić. Snajpereczkę możemy przekazać, czy nie? Możemy. No nie wiem, czemu była opinia, że nie możemy dać snajpereczki. To zaraz może przetestujemy, jak ta snajpereczka tu wygląda. Może jest lepsza niż karabin. Dobra, w magazynach ich pochować. Oj, a ciekawe, czemu tędy wjeżdżają bliżej, niż czy tutaj ta brama jednak jest zbyt ostry zakręt i nie przyjadą, nie ogarną tego tematu. Wszyscy wracają, tak? Gdzieś mi brakuje jednej ekipy, raz, dwa, a tutaj jest, okej. Okay. O! Tutaj za to wbili, niebezpiecznie blisko. Kurczę. A chyba pierwsze tamte, po drugiej hordy widać. Żeby nam busa nie zatrzymali, ale ładnie wjechali. Ci to się tu też podzielili robotą, jeżeli chodzi o to niszczenie naszych bram. O, słychać snajperkę w akcji, no! Kurczę, jaki ona ma zasięg! To potrzebuje pomocy, a tu, ojej, dobrze, że przyjechali jakimś cudem. Jaki ona ma zasięg z tej snajpery? Nie, no to my tylko snajperę. No przecież ona tam wali. To ciekawe, czy jak na wieżę damy snajperki, to one też będą tak dobrze działać.
Dobra, idziemy tutaj. No przecież ona... No tu idźcie może. No musimy to przetrwać jakoś. Nie wiem, czy, mam nadzieję, że tu nie ma żadnej dziury w bramie. Dobrze, że jak niedokończona budowa jest... Ile tego tu idzie? Aż kąt nie wyrabia. Nie, no i znowu bug. A dobra, wy tu siedźcie. Co tu się dzieje? Już komp nawet nie wyrabia. To jest może sugestia, że powoli powinniśmy chyba kończyć z tym infection. A, bo to... A, ci to mają szczęście. Słoneczko ich tutaj grzeje, tylko... No właśnie, szczęście w nieszczęściu trochę, bo jak my mamy wbić do tego budynku, żeby nikt nam nie zginął? Może tak, niech lepiej tu ludzie nie pracują dzisiaj, bo nie wiem, co nas czeka. To będzie trudny dzień, ale jeszcze jest, kurczę, jeszcze jest... A, to mamy też wykrzyknik. Jeszcze słoneczko w pełni. No nie wiem, co z tymi budynkami zrobić, czy mamy szansę? Zobacz statystyki snajperki i karabinu, a to można podglądać te statystyki. Zasięg 110, obrażenia 200. Zasięg 75, obrażenia 105. No i może mniej amunicji przez to zużywają też, jak strzela ze snajperki. Znaczy zakładam, że wolniej strzela, nie? Bo pojemność 70, szybkość ataku 0,3. A nie, szybkość ataku jest taka sama. No to po co ja w ogóle te karabiny robiłem? To tylko snajperki tutaj klepać, kurczę. Wszyscy do produkcji snajperek, proszę, zapraszam. Ile? 2 godziny. Bo masz idealnie bramy na ulicy, to wolą jechać ulicą. A, chyba, że tak. Kurczę, no nie wiem, czy wpuszczać tych ludzi do budynków. Chyba lepiej poczekać, aż wyjdą, no co? Bo średnio to widzę. Idziemy wybić tutaj towarzystwo, bo chyba nie przeżyjemy takiego ataku, nie? Że tutaj tak duża ekipa. Dobrze, jakby pokończyli bramę, dadzą nam tę noc, której brakowało. O! Tych możemy tu wygnać. Idzie budowa. Fajnie ten dźwięk snajperki tak się niesie. No dobra, reszta niech sobie wyjdzie z domu następnego dnia. Lepiej nie wchodzić, no też mi się wydaje. No patrząc na to, że tu nas zdążyły pogryźć nawet. O kurczę, co one tak... Średnio mi się to podoba. Dobra, przeżyli, ale jakoś tak jak na doświadczone ekipy, to dużo życia im zeszło. Można kogoś zatrudnić w szpitalu, bym przypisał tam jedną osobę. Ile my mamy tych medykamentów? 25. Nie, to niech się leczą w domu. No to my przygotujemy miłe powitanie dla tych zombiaczków, jak tylko wyjdą z domów. No to zobaczymy, co na to powiedzą. Tylko szkoda, bo nie możemy rozbierać tego budynku przez jeden dzień. Nie, to taka... Ja nie mam zaufania do tych zapisów, nie? Ile papierosów w życiu? Może łącznie paczka jedna była? Były takie jakieś momenty, że próbowałem. To nie jest tak, że w życiu żadnego, ale no myślę, że łącznie to by się na paczkę zebrało. Nigdy mi to nie wkręciło się. Z perspektywy lat patrzę, no, że stety, no, bo kumple to się do dzisiaj męczą, żeby rzucić. Ale kiedyś, no pamiętam, że to ułatwiało na studiach nawiązywanie kontaktów, tak? Jak nawet w klubie gdzieś czy coś wyjść, no to łatwiej pogadać z kimś, nie? Albo small talk zacząć. Ale po latach jednak dobrze wyszło, że nie wyszło. Nie? Dwie paczki dziennie paliłem, no to nie, to ja dwóch raczej nie dobiłem przez całe swoje życie. Nie? To myślę, że w okolicach jednej to się zatrzymało. Dobra, mamy poletko. Chyba zaczniemy te pola robić, jak mamy tyle ludzi. Nie zna się dnia ani godziny, a zaraz się okaże, że nas nie stać już na... O, to już nie pozwolą. Znaczy, nie mamy nic w kuchni do wykorzystania. Jak my z tym... Nawozy jeszcze są, tak. Zboże też jakby powoli uciekało, więc lepiej być przygotowanym na wszystko. Czy tę grę można kupić na Steamie? Tak, tak, już jest na Steamie. Przyciągnij apteczkę na twój oddział. Pro tip. Gdzie tu są ci ranni?
No to pokażcie nam oddział. Chociaż oni się wyleczyli. Ja nie wiem, czy oni tych apteczek z magazynu... A nie, no nie kradli. To już nie potrzebują. To jest płatna gra? Tak, to... A co, wygląda jak mobilka, czy jak? Dramat. Ona nie jest jakoś wybitnie droga, bo chyba 90 zł czy coś, to w stosunku do tego, ile teraz gry potrafią kosztować. No, ale no... No płatna, no. Taki mamy klimat. No. Mhm, i to jest ten bug z tym... A, tu działa. Dobra, czyli to musimy usunąć. Czekaj, wypadek, ten kawałek też bym chyba usunął. Nie stop! Kurczę, za każdym razem to samo, ale może dobrze, zaraz zobaczymy, jaka będzie tutaj rzeź na zombie. Mam nadzieję, że będzie rzeź na zombie, a nie, że to ja się zdziwię. Jak tu sytuacja wygląda. Czyli widzę, że tutaj jak biorą na wieżę te pistolety, to one i tak nam tu znikają z magazynów. Mamy już 4 snajperki, tylko tobie z ekipą jakąś podnieść to. O, i są 3 belki, czyli można mieć 3 belki. Bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy warto mieć drużynę, która ma same snajperki, czy nie lepiej buduje umocnione mury. No to będzie kolejny plan, tak, bo podobno 80 dnia by się przydały, ale nie wiem, bo nie wiem, jak to zrobić. Szkoda, że nie ma ulepszania murów. To by rozwiązało nam dosłownie wszystkie problemy. W sumie siedzieli w magazynie, to mogli wziąć te snajpereczki też. Ulepszanie murów by nam rozwiązało wszelkie problemy, a bez tego, no tak... Może będzie, dopatrzę, jak wrócę, to wrzucą coś takiego. Sprawdź statystyki tej osoby, co ma 3 belki, są gorsze czy lepsze, czy tak z ciekawości. Minimalna szansa na trafienie 100%, skuteczny zasięg strzału plus 50, szybkość przeszukiwania plus 50, a to oni nawet w przeszukiwaniu się sprawdzą. Łe, no to czekam na zombiaki, co się tu będzie działo. 2 pasy murów. Tylko wtedy trochę za dużo wież mamy. Chyba że drugi pas, który jest w zasięgu tych wież, to zamiast tych mogłem. Zamiast tych drutów kolczastych, nie? I zrobić tylko jeden wjazd, załóżmy tutaj od góry. A resztę, no właśnie na drugim pasie lecieć. No to może będzie niezłe. Ewentualnie w przyszłości coś tam przebudowywać. Jedna z ekip ma jeszcze pistolety, która tu ma. Faktycznie ja tam chyba. A tu ma 2 pistolety. Czemu, dziewczyny, wy macie jeszcze pistolety? Za chwilę to na wieżę będziemy mogli te karabiny już wrzucać. Chociaż nie będziemy mogli, bo mamy 4. Ale za bardzo mi się snajperki podobają, żeby... Ewentualnie... Jak to jest wieża? Tu jest wieża. Oni mogą sobie wziąć te karabiny. Noc bez... A, noc bez zombie! Kurczę, ja czekam na nich. Ale strata czasu. Zamiast siedzieć... i szabrować. Ale, a czekałem na ten noc. No to trochę smutek, że dopiero teraz faktycznie ta noc miała być bez zombie. Mogli siedzieć, kurczę, cały ten. Ile można czekać na to? To nas załatwili trochę z tymi zombiaczkami, przyznam. No nas trochę załatwili, bo głupio ich trzymać pod chatą. Przegapię. Pełnia, no. Kurczę. A ci siedzą nam, okupują tę chatę. Dobra, jedźmy tutaj, restaurację odwiedzić. Może spadamy te domy, w miarę blisko są nas. Bo najgorzej, że no będziemy musieli zdążyć wrócić przed kolejnym. Dobra, tu niech idą dziewczyny też. Przeszukamy te domy, no będziemy przynajmniej w miarę blisko. Teraz wiem, po co te materiały budowlane, wybuchowe miały tutaj dojść do tej grze. Trzeba mu trochę stres tak zostawiać. Bez wsparcia ich. Niech ci lecą. Będą jakieś wozy opancerzone. Przypuszczam, że coś dojdzie. Mamy teoretycznie wojskowych. Tak, więc oni jeżdżą jakimiś tam wozami opancerzonymi. Zakładam, że coś podobnego może się później w pełnej wersji pojawić. Znaczy, w pełnej wersji tam. Może nawet czołgi czy coś. Tak samo gdzieś tam w planach jest wprowadzenie potężniejszych zarażonych, tak? Bo to co tutaj mamy, to taki zaledwie przedsmak. Chociaż widać, że większa ekipa, no, potrafi zrobić wrażenie na nas też.
Dobra, tylko czy ja ten mur wzmocniony, czy ja zmieszczę, bo to by było dobre. Umocniony mur budować... Budować tu przed tym. Wygląda na to, że dałoby radę go jeszcze tu wcisnąć jakoś, nie? Tak sobie wzdłuż polecieć. I zostawić tylko tutaj bramę. Od niej byśmy może zaczęli z budową tego wzmocnionego muru. Czułbym się faktycznie bezpiecznie, jakbyśmy mieli taki podwójny mur. I większą kontrolę. Wóz opancerzony to na razie lipa, ale to w sensie jak go się przejmie, to co, on nie strzela, czy na jakiej zasadzie lipa? Apteka. Wydaje mi się, że można by było, ona jest dość duża, można by było przerobić taki punkt medyczny, sobie stworzyć gdzieś na dole. Teraz jak tak patrzę, bo i tak z niej nie korzystamy. Fajnie mieć, bo nieraz może jest wymagane to ambulatorium do jakiegoś eventu, ale ostatecznie nie mamy z niego jakiegoś większego użytku. Tu mamy schronienia, to po prostu przerobił w bazie to, o. Zaadaptuj, tak? O. Zdemontować. Tutaj max jedna osoba. To zdemontować, ogarnąć. O, a ci jak się spotkali? Dobra, to ta dziewczyna ze snajperką może chyba już wracać. Jak tu jeszcze wygląda reszta ekip? No to mi się tak podoba, ten widok wszystkich snajperek. Będzie warsztat do pojazdów. No właśnie ciekawe, ale żeby jakoś modyfikować swoje, czy naprawiać je, bo tak naprawdę, no to... Teraz bez problemu je naprawiamy sami. Ale może chcą to w przyszłości utrudnić właśnie, żeby to tak łatwo nie szło. No bo tak to nie wiem, na co jeszcze ten warsztat mógłby się przydać. Dobra, i to jest też ostatni budynek. Będziemy wracać nimi. Gdybyś bazę założył gdzieś na jakiejś wyspie małej, na oceanie... Też pytanie, czy jakby było na oceanie, ładnie, zremowane, to czy... Czy tam jest wystarczająca liczba budynków, bo to niestety działa tak, że jeżeli mamy za mało budynków w okolicy, to nam też jakby gra nie pozwoli odpalić mapy w danym miejscu. Nie? To tak samo jakby gdzieś na wsi na przykład zrobić. Jest mało budynków w okolicy, to no niestety nie pozwala nam stworzyć takiej bazy. Dobra, co to jest? 10:00. A my kończymy we wrześniu o godzinie 17:00. To do 17:00 dobrze było? To już chyba możemy wracać. Trzeba jeszcze się zdążyć ustawić. Będzie piękna strzelnica i myślę, że po tym ataku, po tym dniu będziemy mogli już, czy po tej nocy będziemy mogli kończyć live. Trailer jest ikonka pick-upa z karabinem na pace. A, no to trochę jak te wojskowe te by mogły być, te samochody, nie? Tam mieliśmy jakieś transportery opancerzone, więc tak sobie bym to wyobrażał. O, potrafią tu wjechać. Jakoś to miną, no. Dobrze, niech te zombiaki też uciekają, bo my przez nich nie możemy do normalnej, uczciwej pracy skoczyć. Tu wszyscy mają snajpereczkę. No to niech dojdą ci tutaj też na małą podmianę. Jeszcze jak snajperka nie dość, że zadaje większe obrażenia, większy zasięg, zużywa mniej amunicji i strzela tak samo szybko jak karabin, co jest akurat dziwne. No to gdzie wady tej broni, nie? To... To zrzucić to. Cyk, dobra. Przygotować się na najgorsze. Jak ten budynek zniknie, taki to będzie piękny zasięg do obrony. Wręcz czekali na to, kiedy Wiedźmin, jutro wskakuje kolejny odcinek Wiedźmina i w najbliższych dniach będzie prawdopodobnie co drugi dzień, chyba żeby coś wyskoczyło, gdzieś miałem rozpiskę, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu nie wyskoczy jakaś tam premiera po drodze, to w takiej sytuacji też może raz wypaść Wiedźmin, ale tak ogólnie co drugi dzień jest trzymany. No muszę niestety to jakoś godzić z nadchodzącym wyjazdem, nie jest lekko, bo nigdy tak długo nie wyjeżdżałem, a znowu nie chciałbym. O,
Ludzie, wiecie co, to nie jest chyba najlepsze miejsce na takie przechadzki. No, dobra, wybijmy ich tutaj. Wychodzą, wychodzą. A, moment, ja chcę to obserwować. Tu jak gonią tych. Idą z maczetami? Nie. Dobrze, sztuczne tło. No tu jest rzeź, rzeź. Autentycznie, odkąd mamy snajperki? Oni chyba z maczetami na nich lecą, co najlepsze. No to takich to my możemy... A nie, nie przyjmiemy, bo już jeden został. No to tyle, co wyszło. Karma dla zainfekowanych. Dobra. Więc zgodnie z tym, co mówiłem, przeżyliśmy tę noc. Mamy naprawdę fajną ekipę gotową na wszystko. Znaczy, może nie na wszystko. Może jeszcze tego nie zapowiadam, że gotowi na wszystko, bo podobno najgorsze dopiero przed nami. Ale jakby udało nam się do 80 dnia jeszcze odgrodzić grubym murem, no to byłbym naprawdę przeszczęśliwy. Może tak, ekipa ze snajperkami niech sobie siedzi w bazie. Która to jest? Tu mają. O. Co prawda? A nie, oni jeszcze szybko doświadczenie na tych snajperkach zbierają. Karabiny jadą to, tam pracować. Mam nadzieję, że ten budynek niebawem rozbiorą. Ci tutaj za to mogą skoczyć sobie bronić południa. No i jesteśmy fajnie kryci na ten moment. Tak przynajmniej mi się wydaje. To zabiorę. Doszliśmy do jakiegoś takiego etapu, że nasza baza... no tak, bo nie pracowali, bo nie było mięsa. Jest już mięso? O, jest już mięso. To mogą wrócić do pracy. Nasza baza zaczyna dawać radę, tak bym to nazwał. I to cieszy. I to cieszy. Mur napraw? No właśnie... To smuci, nie? Że nie ma żadnego wskaźnika, nawet żeby odpalić, tak to chyba w tym The Yar Billions było, czy gdzieś, że dusiło się alt i było widać, co jest uszkodzone. Tutaj tego niestety nie mamy. Zastanawiam mnie, czy jak wprowadzimy docelowo wszędzie na każdej wieży, a tutaj jest ten mur, okej, tego nie naprawiłem faktycznie. Zastanawiam mnie, czy jak docelowo na każdej wieży wprowadzimy snajpereczkę, to potrwa swoje, ale jakby mieli, to jeszcze karabinów nawet nie mamy, ale jakby każda wieża miała jeszcze snajperkę do dyspozycji, no to wtedy chyba już nie byliby w stanie wejść. I jeszcze otoczyć to tym najpotężniejszym murem, no to byłbym przeszczęśliwy, jakby taką bazę udało się stworzyć. I jeszcze jakby tutaj na tych polach samych czwórek wyciągali tyle jedzenia, żeby w kuchni przerabiać je na fajne posiłki, byłoby miło. Gorzej z tym drewnem, chociaż jak będziemy rozbierać budynki, albo tu mamy trochę trocin jeszcze. No, ale na ten moment jakoś to zaczyna wyglądać. Fajnie idzie. No, też przyznam, jestem zaskoczony. Jak na pierwsze podejście, ogólnie podoba mi się cały zamysł tej bazy. No, to pomijając to, że rzeka okazała się bardziej przeszkodą niż pomocą. Chociaż, jeżeli te snajperki mają taki zasięg, że jak tu ustawimy... Stąd. Dobra. To może jeszcze ta jedna obrona. Ta jeszcze jedna obrona, tylko to mnie trochę martwi. To jest ta część, gdzie zamiast stodoły przydałby się magazyn, no, bo nie mamy dostępu do amunicji bez tego. Ale zobaczymy, to tak, snajperki, bo one chyba będą miały w zasięgu tu z tego, albo nie będą miały w zasięgu. Kurczę, gdzie ta stodoła? Tu z tym zamienić, tu będzie za mała ta stodoła. A tu by się przydał magazyn. Tu jest nasz taki trochę słaby punkt tej całej obrony. Bo karabin ma w zasięgu, ale snajperki nie mają tu jak wspierać ich. Jak nam się skończy amunicja, to będzie bieda. Chyba, że fabrykę broni tu... Za wyciąganie zwierzchnia wszystkiego, co twórcy stworzyli. Nie wiem, czy wydaje mi się, że to nie jest jeszcze wszystko. No. Chciałbym do czegoś takiego dojść, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze wszystko, co tam twórcy mieli w przygotowaniu. W Tokio przez mury przebiegałem. No, u nas też tak było. Czasem widać, że trzeba zniszczyć, żeby to jakoś się udało ogarnąć. Widzę, że chyba docelowo będę kombinował tak, żeby tu zamiast tej stodoły jednak powstał magazyn, bo mielibyśmy idealnie bramę krytą, uzupełnioną amunicję. Tam co strzela? A, to strzela. Byłaby kryta brana, uzupełniona amunicja. No czego chcieć więcej? A tak?
Jesteśmy narażeni na to, że nas pogryzą, jak się skończy. Skończą się naboje. Bo co, oni idą? Następny dzień jest niestety z przywitaniem hordy. Możemy też od razu wieżę sobie zakolejkować, bo ludzie będą pracować. Oni lubią stąd przechodzić, no jakby się udało tę wieżę tu postawić w przyszłości. Byłoby miło. No dobra, zaczynamy zabawę. Sezon polowania. Horda zauważona. Kurczę, jak te snajpery walą w nich. Sprawdź statystyki snajperki w magazynie, a nie w... Bo może być bug wizualny. Halo, żeby mnie straszyć. Nie, tak samo tutaj. Pojemność magazynka 25-70. No jedyne co, tutaj amunicji mamy mniej. To jest, ale jeżeli zadaje większe obrażenia... To może się faktycznie okazać, że my tak strzelamy z tej snajperki i szybciej się pocisków pozbędziemy. Tutaj widzę sobie, nie radzą z tym, ale widzę, że jak jest on sam... A jak oni przeszli? Ej, halo! No właśnie, tu jest jakiś bug z tym murem, jeszcze do naprawienia. Ale to się zaraz tym zajmiemy. Póki co musimy ratować naszych ludzi, bo niestety wbili za głęboko. Ale jak widać... Radzimy sobie bez większych... Aha, albo może jeszcze nie widać. Gdzie jest magazyn? Tu jest magazyn. To snajperki do magazynu, skoro to jest dziura. Jak się muszę jakoś przetrwać. Kurczę. To nie tak miało wyglądać. Myślałem, że to już koniec ataku. Zaraz tu nie będą ludzie mieli jak się bronić. Czy zdążą przejść tu? Nie, nie ma co ryzykować. To lepiej, żeby strzelali stąd do nich. Magazyn jakoś też daje radę. No i to mnie martwi. Skończyła się amunicja, a my nie mamy tu magazynu. Jeżeli nie przeżyjemy tego, to tylko z powodu pechowego ustawienia. A co tu się też amunicja skończyła? Nie, no strzelają. No, to dla lepszego przetrwania chyba potrzebujemy... Zniszczą nam fabrykę broni zaraz. Wyciągnąłbym tych ludzi na zewnątrz, ale też strach. No. Może ruszy ktoś jeszcze do nas. Musimy tamtych wspierać jakoś. No dobra, ruszyli. No! No i tu pod te najważniejsze bramy chyba będzie trzeba też dać docelowo lepszą broń. Strzelają? Jak się ruszyli, nie? To zainteresowanie. Żywizną. Zombie wspinają się na mury? Aha! Ale to czemu nie każde się wspina na mury? To tak dziwnie działa, że jedne się wspinają, żeby drugie się nie wspinały. Dobra. Przeżyliśmy atak hordy, przeżyliśmy wszystko. No, przyda się nam tutaj pewnie też naprawa. Gdzieś trzeba zwolnić ludzi z roboty. A, i tu nagle tylko 16 siedzi. No to będzie mniej tworzyło te snajpereczki. Naprawiamy. A, tam faktycznie niektóre te... Czasem młoteczki działają. Tutaj też się przyda naprawa. Chociaż nie wiem, czy tego... No, musimy to przerobić na magazyn. Będziemy szukać w następnym odcinku gdzieś... Właśnie, tylko nowego miejsca na stodołę nie ma za bardzo gdzie. Chyba, że zrezygnujemy z czegoś większego. O, z tej kuchni byśmy zrezygnowali. Tu byśmy wrzucili stodołę, a po prostu kuchnię byśmy sobie dwie w innych miejscach dorobili. Chyba, że... Nie, dobra. To na następny raz. Idź spać. Tak, otóż to. Otóż to. Idziemy do spania. Jest plan na następny odcinek. Już mam pomysł, jak naprawić tę bazę, znaczy jak naprawić tę bazę, jak rozwinąć tę bazę, żeby była jeszcze lepsza i w sumie to w tych grach chodzi, no, żeby dążyć do ideału. Szpital miałem zmienić, a szpital... A, bo szpital jeszcze... Dobra, faktycznie, szpital może iść na oborę, to póki pamiętam. Bo szpital miał tu powstać. Dobra. Szpital faktycznie będzie można zmienić na oborę i wtedy tu wchodzi magazyn. To był dobry pomysł. Zapiszę sobie. Zobacz statystyki maczet. A maczety chyba nie mamy w bazie. A tu są. Ale to oni, no, niech załadują. Chyba nie możemy statystyk maczet teraz podejrzeć. By można było zrzucić broń, ale nie ma co kombinować. I tak z nich nie będziemy korzystać. Widzimy się na następnym live'ie w czwartek. To będzie live przed dłuższą przerwą, jeżeli chodzi o tę serię. Mam nadzieję, że równie emocjonujący. No mamy, nie wiem... Przyznam, że tak wizualnie podoba mi się ta baza, to do czego tutaj doszliśmy i mam nadzieję, że teraz to już tylko będzie odcinanie kuponów.
Zapisz. Odcinanie kupon, albo inaczej, zapisz. A, niech będzie przed autosave'em. Life 3. Czyli w przeciągu 10 godzin doszliśmy do bazy, w której no... wstępnie chyba można uznać, że chciałoby się żyć. Jeszcze jeden mur, jeszcze snajpereczek, więc więcej i temat zamknięty. Mam nadzieję, że z jedzeniem również. Więcej ludzi nam chyba do szczęścia aż tak jakoś bardzo nie potrzeba. Ale zobaczymy, może jakbyśmy do 404 doszli, to też miałoby swój urok. A może się mur uszkodził? A, to jeszcze rzucę, ale to byłby rozwalone chyba. Nie, tu jest jakiś błąd, jakiś problem z tym miejscem. Spróbuję to jakoś zalepić, albo jak będziemy mieli drugi potężniejszy mur, to w sumie nie będzie problemu. Dobrej nocy, dobrego dnia. Jeżeli to powtórka, grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.